co będziemy sobie mówili, jest na stronie tutaj pytonastro.io. Dragon Alpha, to jest w menu, jak wejdziecie sobie na pytonastro.io, to jest 18 punkt version alpha. Tu są też takie pliki ADR, czyli Architectural Design Records, i ja będę się do nich odwoływał w trakcie całego szkolenia, w trakcie całego tutaj opcji tej refaktoringowej i opowiadania o wykonywaniu treści całego zadania. Zadanie nie jest długie, 24 linijki, najkrótszy kod, natomiast my się skupimy tutaj o napisaniu najfajniejszego kodu. Dobra, teraz tak. Jeżeli chodzi o samo zadanko i to, jak będziemy je robili, tworzymy sobie plik Dragon Alpha i tu będziemy pisali sobie kod. Całość to jest demonstracja w sumie test-driven developmentu oraz samego kodowania, a później również refaktoringu. Numer jeden, zaczynamy od napisania oczywiście, w ogóle jeżeli zobaczymy sobie całą treść tego zadania, to tam na samym końcu jest, gdzie jest ta treść, to tu na samym końcu jest coś jak przeprowadź grę. Co to jest przeprowadź grę? Otóż przeprowadź grę jest to nasza ścieżka taka tego, co wyznaczy nam publiczne API, dobra? Czyli to jest nasz use case. To jest bardzo ważne, bo to zadanie jest symulacją samego procesu developmentu, więc tak naprawdę ten use case będzie nam mówił o tym, jak prowadzić interakcję z naszą aplikacją, co z nią robić, jakie ma metody, jakie parametry przyjmuje, więc to jest w sumie najważniejsze. I zobaczycie podczas tej demonstracji, że test-driven development to jest coś... Test-driven development jest fajny w sumie nie tylko dlatego, że piszecie testy i testy są najpierw, ale również dlatego, że musicie specyfikować API, możecie z tym API zamodelować je w taki sposób, jak tylko będziecie chcieli, natomiast bez konieczności wprowadzania modyfikacji w kodzie, i to jest najfajniejsze w test-driven developmentie. Więc z tego wszystkiego najważniejszy jest use case. Kopiujemy sobie ten use case i tworzymy sobie, tutaj u góry można stworzyć sobie taki komentarz, to jest tam informacja, skąd to jest wzięte, natomiast tu i to jest to, co musimy, mamy do zrobienia. Teraz bardzo ciekawa, fajna rzecz. Doc testy to są testy, które możemy pisać właśnie tutaj w tym komentarzu i teraz robimy tak. Stwórz smoka w pozycji x50, y20. Najpierw stwórz smoka. Jakiś tam dragon, to się równa dragon, nazwij go wawelski. Zacznijmy od nazwy, później będziemy z tymi, później zajmiemy się tymi tutaj parametrami. Wawelski. OK. Teraz zastanówmy się, jak chcemy tego smoka zrobić i uwaga, właśnie tak troszeczkę będziemy dzielili włos na czworo, ale właśnie dlatego dojdziemy do tego, jak nasze API ma wyglądać. Wszystkie decyzje, które podejmujemy, są w tych plikach ADR, one są też tam na stronie, można sobie zobaczyć, natomiast zobaczmy, o co w tym chodzi. Generalnie, problem, który mamy do rozwiązania, jest: stwórz smoka i nazwij go Wawelski. Dobra. Generalnie takim kodem, który będziemy sobie robili, tutaj jest setup całości tego, który jest potrzebny do działania. Natomiast generalnie mamy dwie opcje. Możemy go nazwać Wawelski, podając nazwę pozycyjnie, lub nazwać go Wawelski, podając nazwę keywordowo. Zaletą pierwszej opcji jest, że jest prosta, zaletą ale jej wadą jest mniej verbose, czyli taka mniej jasna, co, jaki parametr ustawiamy i tak dalej, niż ta druga. Czyli generalnie ta druga jest fajna, no bo wiemy, że będziemy ustawiali name, że ten name jest ustawiony na wawelski. Natomiast pytanie, czy to nie jest przekombinowanie na ten moment? Czy aż tyle nam potrzeba? Więc ja podejmuję sobie decyzję, że pójdę w stronę pozycyjnego argumentu. Dlatego, że jest prosty, łatwy do użycia i jest verbose enough. Czyli wystarczający, że jak stworzę sobie dragon, to jest dragon wawelski, to ja będę wiedział, że to jest smok o nazwie wawelski. Nie potrzebuję tego ekstra czegoś umieszczać. I tak każdą decyzję, którą będziemy robili z naszą klasą, sobie dokumentujemy. ADR, czyli Architecture Design Records, to jest taki malutki plik. Zobaczcie, on nie jest długi. Ile ma tam? 20 linijek? Coś takiego. Natomiast jest tu uzasadnienie oraz informacje
o tym, jak wyglądają wady, zalety i jakie opcje podejmowaliśmy. Ten plik jest bardzo fajny. Tak naprawdę jakbyście poczytali, bo ADR chyba z GitHuba, jakoś z tej ekipy od GitHuba wyewoluował i oni tam stworzyli taki szablon. On mniej więcej tak samo wygląda, natomiast ja go tutaj dostosowałem do takich, nawet jeszcze go bardziej skróciłem niż to, co oni mają. Generalnie ADR-y mówią o tym, jaki problem masz do rozwiązania, jakie opcje braliście pod uwagę i do czego doszliście. Po co to jest? Przychodzi do Was nowa osoba do zespołu. Chcecie wdrożyć ją do projektu i ta nowa osoba mówi: hej, a jakbyśmy zrobili tak i tak, to może byłoby lepiej. A Ty mu mówisz: myśmy już nad tym myśleli, to nie jest dobry pomysł. No dobra, a to może jakbyśmy zrobili tak i tak. A Ty mówisz: nad tym też już myśleliśmy i to nie jest dobry pomysł. A dzięki tym ADR-om wszystkie decyzje, które podejmowaliście, tu są proste przypadki tylko z jakiegoś samego API, specyfikacji, ale to samo może być odnośnie technologii zastosowanych w projekcie, wzorców projektowych czy jakichś innych rzeczy, macie ładnie udokumentowane. Przychodzi nowy gościu do Was do zespołu, dajecie mu to coś, on sobie to czyta i mówi: a nie pomyślałem, a nie można zastosować tej technologii, bo 30 innych usług, które na tym bazują, one tego nie obsługują, dlatego. To jest świetna dokumentacja i wspaniałe narzędzie też później, które jest wykorzystywane na przykład przy audytach czy innych rzeczach. Tak? Będziecie mieli uzasadnienie i usprawiedliwienie wszystkich swoich decyzji. Rozważaliśmy to, to się nie sprawdzi, dlaczego, jak i co. I to jest bardzo fajna rzecz. Tu w bardzo prosty sposób, za chwilę będą trochę trudniejsze te ADR-y, natomiast generalnie tutaj widzicie całość. Czyli problem do rozwiązania, opcja pierwsza, opcja druga i decyzja, która jest podjęta. Ten setup jest potrzebny do tego, żeby móc puścić automatyczne testy i przy okazji, moi drodzy, ten cały ADR, tutaj to coś i to coś też zostanie przetestowane i sprawdzone, odpalone. Tutaj akurat nie ma trochę sensu, tylko tworzycie sobie klasę, dlatego to jest ten taki boilerplate, który jest potrzebny do testów. Natomiast w późniejszych przypadkach tam będzie więcej takich setupów. Dobra, wchodzimy sobie tutaj do smoka, czyli podjęliśmy decyzję, będziemy go robili w taki sposób. Natomiast teraz pytanie, bo mamy kolejne, mamy ustawić go w taki tutaj sposób, żeby te dwa punkty były podawane przy inicjalizacji. Więc mogę to zapisać tak. Mogę. I będzie działać. Natomiast zastanówmy się, czy X i Y to jest dobra nazwa w tym miejscu. Otóż wchodzimy sobie do ADR-ów, sprawdzamy ADR-a dotyczącego tego gościa i teraz mamy coś takiego. Create, nasz problem to jest create dragon at x, y position. OK. Opcja pierwsza. Możemy podawać pozycyjnie. Proste do użycia, ale nie za bardzo wiemy, co ustawiamy. Może to jest jego życie, a może to jest jego, nie wiem, kolor, albo jakieś inne rzeczy, może ilość damage'a, które zadaje, no pewnie damage'a zadaje mniej niż życia, więc może odwrotnie, to jest damage, to jest ten. Nie za bardzo wiemy, co to jest. To rozwiązanie wymaga znajomości API, naszej metody, żeby móc odpowiedzieć, co ta opcja robi. Czyli generalnie to jest za mało explicit, za mało wyraźne, żeby wiedzieć, co to jest. Nie, to sugeruje, że X i Y to są jakieś parametry na przykład do tekstury albo do jakiegoś czegoś innego parametru, tak? Problemy. Mamy tutaj dragon wawelski, jeżeli byśmy zrobili jakąś teksturę i ustawili 50-20, to pytanie, czy ta tekstura, czy to jest 50-20, to są parametry tej tekstury? To jest pozycja tekstury? A może kolejne parametry, które podajemy, czyli właśnie ten damage, life i tak dalej, tego nie widać. Są języki programowania, w których nie ma keywordowych argumentów i to jest jedyny sposób, jak możemy to zrobić. Jest wtedy taki wzorzec, się nazywa builder i wtedy można wykorzystać właśnie wzorzec builder do podawania takich, do zasymulowania keywordowych argumentów. Natomiast tutaj nie. I tu jest taki przykład, który chciałbym z Wami omówić, k-nearest neighbors. Otóż żeby nie było, że ja tak tylko ciągle krytykuję, to w bibliotece sklearn jest taka klasa, to jest, sklearn jest wykorzystywany w machine learningu, to jest taka klasa do machine learningowych modeli, jest taka klasa, która się nazywa k-nearest neighbors.
I teraz, jeżeli byśmy sobie zrobili coś takiego, k nearest neighbors, czyli k najbliższych sąsiadów, to mówi nam algorytm. Generalnie algorytm polega na tym, że jak mamy różne punkty i mamy na przykład jakieś wartości, że na przykład wzrost mężczyzn i wzrost kobiet, no to statystycznie pewnie jakbyśmy zobaczyli, to kobiety są troszeczkę niższe i troszeczkę lżejsze niż mężczyźni. No i pojawia się nowa osoba, której jeszcze nie wiemy, czy to jest mężczyzna, nowy pomiar, którego nie zaklasyfikowaliśmy, jeszcze nie wiemy, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta i na przykład to jest 2 metry 100 kilo, nie? No jak ktoś ma 2 metry i 100 kilo, no to szansa na to, że to jest kobieta jest dużo mniejsza niż to, że to jest mężczyzna. Algorytm K-Nearest Neighbors mówi, weź mi trzech najbliższych sąsiadów, czyli trzy najbliższe inne pomiary, czyli był na przykład ktoś, kto miał 199 cm, 200, 201 i weź mi takich i zobacz. I ta płeć tej osoby to będzie ta sama płeć, co wśród tych osób, które trzech najbliższych sąsiadów, nie? Dobra, to mam teraz pytanie, co oznacza parametr K w tym tutaj wywołaniu tego algorytmu, tej klasy? Pytanie do Was. To jest ta ilość sąsiadów? Świetnie. Algorytm nazywa się K najbliższych sąsiadów, więc parametr K będzie mówił o ilości najbliższych sąsiadów. A mam teraz pytanie takie, a parametr W 1, 2, 3, co może znaczyć? I zobaczcie, to jest bardzo ciekawe. Wcześniej mówiliśmy sobie, że jednoliterkowe parametry, tak jak tu, są kiepskie i kiepsko opisują to, co mówimy. Natomiast tu się okazało, że K jest wyśmienitą nazwą, natomiast W beznadziejną. Jeżeli byśmy dodali WGT, to co to może teraz znaczyć? A jakbyśmy zrobili jeszcze inaczej, W, E, I, G, H, T, S, to teraz nie masz żadnej wątpliwości, że są to wagi. I to jest bardzo ciekawa sprawa, która się zdarza. A mianowicie, jednoliterkowe parametry nie są złe. Tylko to wszystko zależy od kontekstu, w którym występują. Jeżeli będziemy robili na przykład klasę point, class point, albo wektor, albo jakiekolwiek inne rzeczy i ona będzie miała jakąś tam sobie implementację, no może nawet nie trzeba robić klasy, tylko zrobilibyśmy coś takiego. PT to się równa point i dajemy mu x to się równa 1, y to się równa 2, to teraz pytanie, czy ja mu muszę powiedzieć tutaj, że coordinate, bla 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 i tak dalej, albo position x? Nie. X i Y w kontekście klasy Point są bardzo dobrymi nazwami. Natomiast w kontekście klasy Dragon niekoniecznie. One nie sugerują tego, na co wskazują. I to jest to, co chciałbym Wam zwrócić uwagę. Nawet jeżeli zrobicie WGT, to wcale nie jest lepiej. Natomiast parę literek więcej i już nikt nie ma wątpliwości. Teraz pytanie, czy tu byłoby dobrze, gdybyśmy zrobili K, nearest, i tak dalej, pisali dalej tą nazwę? Nie, to by było za verbose, to by było za dużo informacji. Jak tu jest napisane K najbliższych sąsiadów, to K to jest ilość najbliższych sąsiadów. Cały kontekst jest w nazwie klasy. Natomiast tu nie ma K najbliższych sąsiadów z W wagami, wtedy W by przeszło. Natomiast tu jest tylko K najbliższych sąsiadów, a to jest jakiś ekstra parametr i ekstra parametry zawsze lepiej jest robić verbose. I właśnie to jest to, o czym sobie mówimy. Czyli to jest kiepskie ze względu na to, że nie do końca mówi nam, co to jest odnośnie naszej klasy. Tu już by było lepiej. Jest to wawelski i on ma jakiś X i jakiś Y. Natomiast pytanie, co ten X i Y by robił w kontekście na przykład takiego wywołania tej klasy. Teraz można by było przypuszczać, że ten X i Y mógłby dotyczyć tekstury, którą właśnie podaliście. Więc może zróbmy POS X albo POS Y, ewentualnie tutaj ze spacją.
Tutaj jest taki fajny przykład, który ja zawsze pokazuję, a mianowicie, jeżeli byście gdzieś tam dalej poszli w stronę data science, analizy danych, to Pandas ma coś takiego, co się nazywa data frame. I data frame to jest bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna. Wybieramy sobie na przykład kolumnę jakąś tam values i teraz robimy sobie plot i tutaj piszemy kind to się równa line, subplot, plot to się równa na przykład true i zrobimy sobie layout, to się równa na przykład 2 na 2 i na przykład grid to się równa true, legend to się równa true, szarej to się równa true. Moje pytanie jest takie, co robi parametr szarej? Właśnie. Nie za bardzo wiadomo, co robi parametr szarej. A gdyby parametr szarej nazywał się share y, to czy ktoś miał wątpliwość? I jeszcze może, gdyby występował share x, czy ktoś miałby wątpliwość, co one mogą robić? Teraz jest dość jasno widoczne, na co one mogą wskazywać. I właśnie to jest to. Czasami dodanie jednego podkreślenia powoduje, totalnie zmienia to, w jaki sposób myślimy na temat danej funkcji. String ma taką funkcję, która się nazywa starts with. Ja i to jest to, starts with. Przez nie wiem ile lat zastanawiałem się, dlaczego funkcja start switch ma błąd ortograficzny, bo przecież switch się pisze przez ch. I dopiero do mnie doszło, że to nie ja w tym miejscu stawiałem sobie, tylko to jest starts with. Dobra? To samo date time ma coś takiego jak strp time i strf time i jak to sobie w taki sposób rozbijecie, to wtedy nie ma żadnej wątpliwości, że jedna służy do parsowania, druga do formatowania, ale jak scalicie, strip time i strip time brzmi dokładnie tak samo i ciężko jest zrozumieć, które są które i też mi trochę lat zajęło, zanim się zrozumiałem, to można sobie rozbić i wtedy jest lepiej. Jak wam ktoś to powie, to nigdy z tym nie będziecie mieli problemu. Natomiast jak nikt wam tego nie powie, to sami ciężko jest to czasami na to samemu wpaść. Więc generalnie to coś jest proste, łatwe do użycia. Można też powiedzieć, że na przykład jakaś pozycja będzie non, tak? I że na przykład, nie wiem, coś tam non i on będzie miał wtedy domyślną pozycję x, czy coś takiego. Można też łatwo rozszerzyć i to jest też bardzo fajna rzecz, którą zobaczymy, a niektóre rozwiązania będą nam tu blokowały, a mianowicie wystarczy teraz dodać jeszcze sobie tutaj pos z, to się równa na przykład, nie wiem, non albo jakieś tam 100, cokolwiek, 0. I on automatycznie, dobra, to teraz mamy trójwymiarową grę. I właśnie o to chodzi, że to jest bardzo dobre, to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ mamy w tej chwili łatwy sposób rozszerzania. Nie? Tu łatwo dodać pos z, żeby dostać z domyślną jakąś wartością, na przykład 0 i wtedy i mamy, i możemy dawać dwuwymiarowe, nie niszczymy sobie poprzedniego API i działa to też teraz. Natomiast problemem jest to WGT, o którym sobie mówiliśmy. Czy WGT rozwiązuje problem? No nie. Widzieliśmy, że dopiero jak napisaliśmy sobie weights, to nikt nie miał z tym żadnego problemu. No i tutaj wtedy mamy position x, position y lub position x, position y z podkreśnikiem. Ja wolę to drugie rozwiązanie, bo dla mnie wstawienie podkreśnika to nie jest taki duży problem, natomiast definitywnie zdejmuje w ogóle z waszego mózgu jakąkolwiek konieczność zastanawiania się, co to robi. Częścią tego zadania jest również takie myślenie o specyfikacji API. I to jest też bardzo ważne, żeby sobie tak nie iść tak na pałę i po prostu robić zadania, a później się zastanawiać, to teraz muszę zrefaktorować, tego się nie da. Tylko najpierw się zastanowić na API. Najważniejszą rzeczą tego, co teraz robimy, jest to, że nie mamy jeszcze żadnego kodu, więc możemy sobie wymyślić dowolne rozwiązanie. A później jak zaczniemy pisać kod, no to już musimy z tym walczyć i zostać z tym, co mamy. Dobra, więc to rozwiązanie mi się na razie najbardziej podoba. Na razie jest najfajniejsze.
To teraz pytanie. Może pos lub position. Ok? Dobra. Zaletą. Dane są składowane razem, tak? Koordynaty. X i Y. Jest to łatwe do użycia, fajne, nie ma z tym żadnego problemu. Można przypisać jakieś tam non do którejś z tych wartości, wtedy ona będzie domyślna. Też zawsze trzeba przekazać X i Y. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś przekazał na przykład tylko jedną wartość. Natomiast wadą jest tego, że zawsze trzeba podać X i Y, nie można przekazać tylko jednej wartości. Też musicie znać kolejność, że X są pierwsze, Y są drugie, ale pamiętajcie, programiści są raczej sprytni, tak? To raczej tutaj nie będzie takiej sytuacji, że ktoś by się, hej, ja mam podać pozycję, to co ja mam teraz, to Y są pierwsze? Nie, raczej takiej sytuacji nie będzie, dobra? Więc to jest taki trochę wymuszony case, ten tutaj. Teraz kolejność jest ważna. Jak zamienicie kolejność, czyli zrobicie 120-50, to Wam nie będzie działać. Tutaj konieczne jest rozpakowanie. No, ale największą wadą tego rozwiązania jest to, że Wasz punkt jest dwuwymiarowy i jak zaczniecie pisać kod w stosunku do tego, to teraz ciężko będzie Wam dodać sobie trzeci wymiar. A raczej zrobić coś takiego, że trzeci wymiar, że przekonwertować Waszą grę na trójwymiarową. Zobaczcie, tu nie mieliśmy tego problemu. Tu wystarczyło dodać position z wartością 0 i wtedy mieliśmy i drugą, i dwuwymiarową grę, i trójwymiarową grę. A tutaj już tego nie ma. Widzicie, subtelna różnica, a drastycznie zmienia to, co robicie. Tak swoją drogą, w kolejnych wersjach tego zadania właśnie jest, żeby przekształcić Waszą grę na trójwymiarową i osoby, które wybrały to rozwiązanie, będą miały problem, bo pamiętajcie, że to nie tylko tutaj jest ten punkt, ale te punkty będą przez całą naszą aplikację się przewijały. Dobra, tu mamy to samo, tylko inna nazwa. POS XY albo POSITION XY. Natomiast szczerze, zysk pomiędzy wstawieniem tego XY w to miejsce aż taki super to nie jest, tak? W sensie, no tutaj jasne, jak jest position, to no jest XY, więc nie trzeba tego pisać. To jest jakby za dużo już informacji. Dobra, a może coś takiego? Może zróbmy dicta? O, dict jest fajne, bo kolejność może się zmieniać. Teraz jest bardziej verbose, bo ja wiem, że jest X, ja wiem, że jest Y, ja wiem, że tutaj są jakieś możliwości. Teraz dane są składowane razem, koordynaty. To jest super pomysł. Można przypisać non, żeby mieć domyślną wartość. Można robić jakieś inne rzeczy. Kolejność nie jest już taka ważna, bo w dikcie odwołujemy się po kluczach, a nie po pozycji. Zawsze trzeba przekazać X-a i Y-a i to jest, że tak powiem, to jest dobre i też wada przy okazji, bo trzeba przekazać X-a i Y-a na raz, nie da się przekazać tylko jednego. Łatwo jest rozszerzyć to, zrobić jakiś refactoring, bo generalnie, żeby tu zrobić refactoring, musielibyście wyszukać tupli dwuelementowych, zrobić regexpa z tuplami dwuelementowymi w kodzie i tupli dwuelementowych może być miliony. Natomiast tutaj musielibyście zrobić regexpa takiego i diktów, które mają x-a i y-a i akurat mają wartości numeryczne tam, nie jest za dużo innych diktów niż punkty. Dobra? No bo będą pewnie punkty, może jakieś wektory i w sumie tak ciężko jest znaleźć jeszcze jakieś inne informacje, które mogłyby być akurat w takim bardzo konkretnym dikcie. Tuple dwuelementowe, to się zdarza. Zdarzą się takie tuple. Natomiast dikty akurat o takich kluczach, akurat w ten, z takimi wartościami, to już jest zdecydowanie tego mniej, więc zdecydowanie łatwiej jest to refaktorować. Dobra, nadal trzeba empakować, nadal jest to coś i jest nierozszerzalne. Punkt zawsze będzie 2D, ale da się to jakoś tam zrobić, natomiast to nie do tego służy. Dobra, można przekazać tutaj tak zwaną name tuple. Name tuple z biblioteki collections
I wtedy, zobaczcie, ja mogę przekazać position. W sumie to wtedy już ten keywordowy argument nawet nie musi być. To jest jakby fajnie, ale nawet nie musi być. Bo tutaj czytamy. Dragon to jest dragon wawelski. Position taki i taki. Boom. Dobra. Już sama nazwa tego elementu mówi mi, co to jest. Natomiast w tym wypadku każda pozycja będzie zawsze 2D, bo tak działają name tuple, ale w bibliotece typing jest name tuple, który pozwala ci też dawać typy i uwaga, domyślne wartości. I teraz, jeżeli możemy dawać domyślne wartości, to jest bardzo łatwo rozszerzyć go do 3D. Wystarczy stworzyć sobie tutaj kolejny z, to jest integer, integer domyślnie 0 i tam, gdzie ktoś dawał tuplę dwuelementową, teraz ta tupla dwuelementowa będzie miała trzeci element, on będzie 0. I tyle. Nie musicie dotykać w ogóle waszego kodu i wam się automatycznie to zmieni. Także wszędzie, w całym waszym kodzie, więc to jest bardzo łatwy refactoring, to jest super pomysł. I name tuple to jest jeden z dobrych rozwiązań, które można to zrobić. Wtedy trzeba się zastanowić tylko, czy to, natomiast to jest jedno z rozwiązań, które jest. Za bardzo VAT tutaj, może jest trochę bardziej skomplikowane niż proste rozwiązania, ale generalnie jest spoko. Można zastosować type dicta. Type dicty to są zwykłe dicty, znaczy możemy powiedzieć, że to jest zwykły dict, możemy też go stworzyć w taki sposób jak klasę i posługiwać się w taki sposób, że tutaj mamy ten position, to jest point taki, to zadziała jedno i drugie rozwiązanie. Natomiast type dicty nie supportują domyślnych wartości. Robią to named tuple. Czyli generalnie w tym wypadku akurat dicty byłyby trochę overkille. Nie jest nam to jakby super potrzebne. Named tuple załatwiałaby sprawę zdecydowanie lepiej w tym przypadku, więc wolałbym pewnie postawić na named tuple. To może data klasę, point. Super łatwe do rozwiązania, do tego, do rozszerzenia. Ma te same zalety, które były tutaj w sumie. Te argumenty są niewymagane w data klasach, tak? Czyli że dane są zawsze razem, bardzo łatwo jest użyć, point i super jest. Są verbose, można przypisać non do jakiejś tam wartości, czyli rozszerzenie nowe, o nowy parametr, to jest z, to jest integer 0, zachowujemy kompatybilność wsteczną, czyli wszystkie punkty, które były dotychczas dwuwymiarowe, nagle przekształcają się na trójwymiarowe z domyślną wartością osi z0, więc nie dotykamy całego naszego kodu. Keywordowy argument nawet w tym wypadku nie jest jakoś tam super potrzebny i można byłoby nawet zrobić coś takiego. Point, może lepiej byłaby nazwa position i tyle. Tu jest jeszcze alternatywa, taki point, który jest frozen i jako slot, to będzie jeszcze szybsza wersja niż ta wcześniejsza. Czyli jeszcze mniej miejsca zajmuje, slotsy są po to, żeby mniej miejsca zajmowały, tym bardziej jak zrobimy z nich jeszcze frozen, czyli niemutowalne slotsy, to będzie to szybciutkie, bardzo fajne, bardzo ładne, to jest dobre rozwiązanie, bardzo fajne rozwiązanie, nad tym się naprawdę można trochę więcej pochylić. Ja bym powiedział, że ono ma te zalety i ma jeszcze jedną zaletę, good, is faster and leaner than simple data class. Nie? No bo mamy te slotsy, czyli to odchudzamy sobie w tą stronę. Możemy też skorzystać ze zwykłej klasy. Ona nie jest skomplikowana. Tu też bardzo łatwo będzie do rozszerzenia 3D. Tak? I nie musimy się... I tutaj tak samo ten argument też może być ten position, coś takiego, też nie musi być, to znaczy może być, ale generalnie nie musi być, także przeżyjemy nawet gdyby nie było. Także wiele tych cech. Generalnie klasy to jest bardzo dobry pomysł, żeby w tą stronę pójść. Moja decyzja. Ja bym jednak postawił na coś takiego. Dlatego, że to jest simple, explicit, verbose, rozszerzalne, czyli zawiera wszystkie te cechy, które miały najlepsze rozszerzenia. Jest good enough na tą chwilę. Natomiast trzymałbym z tyłu głowy takie rozwiązanie jako named tuple albo data class frozen to się równa true i slot true.
bo to są moje dwa ulubione jakby rozwiązania, albo named tuple, albo data class frozen true slots true, bo są łatwo rozszerzalne, łatwe, fajne, explicit, rozszerzalne, wszystkie mają te najfajniejsze zalety, natomiast na chwilę obecną są zbyt skomplikowane. Może do tego dorefaktorujemy. Zobaczymy, jak nas poprowadzi refactoring. Natomiast na chwilę obecną postawiłbym na to rozwiązanie, bo jest najprostsze, najfajniejsze i łatwe, rozszerzalne. Nie zamyka nas na refactoring i będziemy mogli to łatwo zmienić. Biorę to rozwiązanie i wydevelopowaliśmy właśnie pierwszą linijkę naszego kodu. Super, co? Pierwsza linijka naszego kodu, znaczy tylko wyspecyfikowaliśmy API. Nie mamy w ogóle jeszcze żadnej klasy, żadnych innych rzeczy, ale zobaczcie, ile decyzji już podjęliśmy. Że idziemy w płaskie punkty jako wartości numeryczne. Dobra? Podawane jako keywordowe argumenty do naszej klasy. To już bardzo mocno rzutuje na pewne decyzje, które musimy sobie zrobić i których musimy sobie powiedzieć w naszym kodzie. To teraz piszemy klasę. Zrobimy sobie klasę tutaj na dole, class Dragon. Na razie zrobimy sobie pass i od razu piszemy sobie class Dragon test, który będzie dziedziczył po test case i będziemy pisali sobie test driven development. Na razie robimy pass. Importujemy test case'y z biblioteki unit test. Alt Enter kliknąłem, wszystko jest ok. Zaimportował mi. Prawym klawiszem odpalamy. Teraz tak, zwróćcie uwagę, mamy dwa rodzaje testów. Mamy doc testy i mamy unit testy. Ja sobie zrobiłem to na klawisz chyba F6. Tak, na klawisz F6 on mi mówi, co chcę odpalić. I teraz mnie będą interesowały tu albo doc testy, albo unit testy. Ja będę się tak troszeczkę przerzucał pomiędzy jednymi i drugimi. To jest bardzo upierdliwe, niestety, więc można to sobie wymyślić jakoś tam inaczej. Nie da się niestety zrobić takiego jednego klawisza na unit testy i drugiego na doc testy. To by było super, natomiast na chwilę obecną tego nie ma. Odpalmy sobie doc testy. Doc testy nam nie przejdą, dlatego że nie mamy jeszcze klasy, nie mamy tych wszystkich innych rzeczy. Natomiast odpalmy sobie unit testy, to są te ostatnie. I unit testy na razie nam mówią, że jest pusto, empty suit. Możemy stworzyć sobie pierwszy test, define test init name i chcemy sobie name, zrobimy sobie positional, dobra. Chcemy podać nazwę pozycyjnie, na razie robimy sobie pass, odpalamy zestaw testów. Pamiętajcie, żeby sobie zawsze sprawdzić, czy wszystko działa, czy to nie są błędy związane z frameworkiem do testów. Jeżeli wszystko działa i wszystko jest ok, to wtedy można zacząć development. Dobra, jaki development? Robimy sobie dragon, to się równa dragon i podajemy mu nazwę wawelski i mamy ochotę, to on się może nazywać dowolnie, w testach może się nazywać dowolnie, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast self assert equals, to co Wam wczoraj mówiłem, jedno jest assert equal, drugie jest assert equals, czyli jedna jest deprecated, ja ciągle zapominam, które jest które. Natomiast chyba equals to jest ta ok, to przy odpaleniu testów on nam będzie mówił. I robimy sobie dragon.name i ta wartość ma być ustalona na wawelski. Super, fajnie, odpalamy testy. I on nam powie całe testy, Dragon Alpha, dobra, on nam tutaj odpowie. Tak swoją drogą dla uproszczenia, tu jest coś takiego jak run edit configurations i w edit configurations tu mamy różne runnery testów i można sobie powyrzucać te testy, które wczoraj robiliśmy, one nam są niepotrzebne i zostawić tylko dwa runnery. Jeden, można sobie je nazwać, to są doc testy, a drugi to są unit test. I będzie łatwiej nam do odpalania. Tu są jakieś moje inne rzeczy z innego projektu, także w ogóle to nam nie jest potrzebne. Tu wszystkie parametry są zrobione tak, jak mają być. Tu niczego nie zmieniamy. Te opcje do testów, tutaj wszystko jest ok. Tak jak miało być. Dobra, klikamy
Spoko. I teraz jak wciskam klawisz do F6, bo tak sobie przystawiłem, tak? To w konfiguracji skrótów klawiszowych, to zobaczcie, mam unit test, doc test i odpalam sobie tam na przykład teraz unit testy. Boom. Unit testy failują mi. Dlaczego mi failują? Klikam sobie na failujący przypadek. Dostaję informację Dragon takes no arguments. No jasne, bo nasz Dragon nie bierze żadnych argumentów. Co robimy? Robimy sobie coś takiego, tutaj Alt Enter i mamy tutaj jakieś takie możliwości. Nie? Natomiast tak swoją drogą zwróćcie uwagę, że możemy też kliknąć na to Alt Enter i on nam mówi, że nie ma tego pola, ale sugeruje nam dodanie pola name do klasy Dragon. Robimy coś takiego i zobaczcie, on mi sam wygenerował inita. Na razie bardzo prosty init, ale chcę Wam pokazać, że jak zrobicie testy najpierw, to on bardzo fajnie zacznie Wam sam generować kod. I to jest niesamowita sprawa, a mianowicie, że Wy możecie pisać testy, które będą generowały Wam kod. To jest myślenie trochę od drugiej strony, natomiast jest to bardzo fajne. Teraz robimy Alt Enter na tego gościa, change signature of init i robimy sobie, że ten parametr ma się nazywać name, domyślna wartość. Nie chcemy domyślnej wartości, on ma być wymagany. Dobra, default, on akurat w tym refactoringu potrzebuje tego parametru domyślnej wartości. Use default value, bla bla bla. Czemu to mi nie chce zrobić? Self name. Czemu nie można wpisać tej domyślnej wartości? Coś mi to, jeszcze raz. Alt Enter, change signature i tu sobie zmieniamy tego gościa na name. Robimy refactor. Dobra, on mi znajduje to w całym projekcie, natomiast o, no tak, tak jak chciałem, czyli bez domyślnej wartości, tu wszystko jest ok, nawet prościej niż było i teraz robimy tylko, że name to jest name. Super, odpalamy testy, unit testy działają, doc testy nam jeszcze nie zadziałają, bo jeszcze, a, zmienił nam tu sygnaturę, czyli position, position x, to się równa 50, position ty i on y to się równa 120 i tu jest fajnie, teraz będziemy dodawali ten feature. Kolejnym tematem, który sobie zrobimy, chcemy, żeby nazwa była zawsze podawana pozycyjnie, więc robimy drugi test. Test init name keyword, dobra. I tu chcemy, żeby w momencie self with self assert rises, że w momencie, kiedy ktoś robi nam gościa keywordowo, to chcemy podnieść wyjątek type error. I teraz robimy self, nie self, tylko dragon i zrobimy sobie name, to się równa wawelski. I to ma nam nie przejść, czyli odpalamy sobie testy, test nam na razie nie przechodzi, no bo nie jest podniesiony ten wyjątek. I żeby to zrobić, wprowadzamy to, czego się uczyliśmy na początku, czyli naszej konstrukcji z slashem, że to, co jest przed tym slashem, musi być podawane pozycyjnie. Dobra, jak teraz to odpalimy, testy nam wszystkie przechodzą, tu jest super. Natomiast on nam mówi tutaj, że jest unexpected argument. To jest to, co wspominałem, a mianowicie, że PyCharm nie wie, że to jest w ramach testu i że my oczekujemy tego regexpa. On patrzy na sygnaturę, w sygnaturze jest, ma być pozycyjnie, podpowiada nam, że sorry, nie podajesz mu pozycyjnie, więc możemy powiedzieć no QA, taki napis, powiedzieć jestem świadomy, że tutaj ma być błąd, nie podpowiadaj mi, to jest ok. Dobra? Chcę, wiem i jestem świadomy. Dobra? No QA, no quality assurance. Dobra, mamy jeden parametr. Teraz define test position, a tak naprawdę init position i chcemy je podać na razie positional i to samo.
Znaczy, to później zobaczycie, że można robić w ramach jednego jakby testu, można będzie nawet merge'ować te testy, zrobić coś takiego, że jeden przypadek, to zależy ile będziemy mieli testów. Na razie mamy dwa testy, więc sobie możemy tak zostawić. Później będziemy mogli się zastanowić nad merge'owaniem ustawiania tego parametru, tamtego parametru. Może nawet to nie jest głupi pomysł, żeby od razu sobie to zmerge'ować, nie rozbijać tego na dwa testy. Czyli jak tak robimy, to jest ok, a jak w inny sposób, i to jest test init name. I mamy jeden test, który za nas to załatwia. Oczywiście, jak cokolwiek zmodyfikowaliśmy, odpalamy testy, unit test, jest ok, name, ma dwa przypadki, które są w ramach tego czegoś. Generalnie na samym początku dobrze jest sobie separować te rzeczy, ale bardzo szybko zobaczycie, że będziemy mieli prawie każdą funkcję positional keyword i to jest trochę wkurzające, więc generalnie dobrze jest to zrobić sobie w taki sposób. Teraz tak, ustawianie test init position. Stawiamy sobie smoka, ale tym razem każemy mu podać pozycję. Position X, position Y, czyli te parametry, które tutaj były. Dobra, tu sobie robimy. I chcemy to, żeby było. I po wprowadzeniu tej pozycji self assert equals dragon position X to jest 50. Tak naprawdę w testach nie musimy robić tych samych pozycji, które były tam. Tu są dwa rodzaje testów. To są testy integracyjne, to są testy funkcjonalne. O, testy funkcjonalne. Czyli co ten smok ma robić? A tu są unit testy. Unit testy to są testy takiego niskiego poziomu, które bombardują naszą funkcję z każdej możliwej strony. Sprawdzają, a jak podam taki parametr, a jak podam taki, a jak zrobię to, a jak z tamtym, a jak z to. I sprawdzamy, czy on zachowuje się tak, jak przewidywaliśmy. Natomiast testy funkcjonalne, one nie sprawdzają tych wszystkich rzeczy, które robią unit testy, one tylko sprawdzają wysokopoziomową funkcjonalność. I jak tak pomyślicie o doc testach i tak pomyślicie o unit testach, to nagle zobaczycie, że doc testy to jest niesamowity framework do robienia banalnie prostych testów funkcjonalności i chcę Wam to udowodnić, bo mamy tutaj cały scenariusz testowy i będziemy powoli dodawać sobie testy i on stanie się executable. I to jest bardzo fajna rzecz, którą będziemy robili. Czyli ustawiamy sobie pozycję, ustawmy sobie pozycję tak, na 1, 2, nie musi to być 50-120, to nie ma żadnego znaczenia, byleby to nie była pozycja ta sama, czyli 1,1. Dlaczego? Bo jak ustawicie na 1,1 i później sprawdzicie, czy x jest na 1, y jest na 1, to nagle się okaże, że nie będzie wiadomo, czy dobrze zrobiliście, czy nie. Dobra? Czy na przykład dwóch elementów nie ustawiliście na to samo. Jeżeli to są dwie różne wersje, to szansa na to jest dużo mniejsza. Tak? Jeżeli to są dwie różne wartości. Uwaga też z zerem i wartościami ujemnymi, bo o tym, czy będziemy mieli w naszej aplikacji wartości ujemne, nie zdecydowaliśmy. I zero jest zawsze specyficzne, dlatego na razie bym tego nie robił. Lepiej zrobić pozycję 1, 2, to nie jest żaden problem. Tak mamy, tak chcemy. Klikamy sobie tutaj na gościa. Robimy dodaj pozycję X do klasy Dragon. Mamy pozycja X. Dodaj pozycję Y do klasy Dragon. Jest pozycja Y. A tak swoją drogą można zrobić jeszcze tu position X. Change signature, on nam sugeruje tutaj x i y z domyślnymi wartościami, domyślna pozycja 0, druga domyślna pozycja 0, robimy refactor, przeglądał nam cały kod, dodał nam to coś, tutaj nam zepsuł, dobra, tam jeszcze musimy poprawić, ja nie wiem dlaczego on tak psuje te doc testy, to jest chyba jakiś błąd w PyCharmie, ja to tam do nich zgłoszę, 120, że to tego tak nie powinien robić, nie? Natomiast generalnie to i chcemy, żeby punkty były zawsze podawane keywordowo, czyli w taki sposób, a w moment, kiedy podacie punkty pozycyjnie, czyli robimy sobie coś takiego, że w momencie, tu nawet nie trzeba tego przechwytywać jako zmienna, nie? With self assert rises type error w momencie, jak ktoś poda punkty pozycyjnie, czyli coś takiego, najpierw jeden, później drugi, tak naprawdę to powinny być osobne asercje, nie? Czyli najpierw ten, później ten jest używany dobrze, a ten drugi jest z kolei, czyli to, ten jest z kolei źle podany. I jeszcze tak swoją drogą dla bezpieczeństwa, tutaj zwróćcie uwagę, że będzie błąd w ogóle
position argument, więc to nie jest potrzebne. Tak naprawdę ten case by załatwił nam oba. Natomiast odpalmy sobie testy F6, unit test. No i on nam mówi, że to jest syntax error. I tego syntax errora to się tak nie da wychwycić w taki sposób, bo to zawsze jest problem, bo on syntax error rzuca się wcześniej niż w ogóle kod się wykonuje, więc do tego przypadku nigdy nie dojdzie, więc w sumie te dwa nam są takie rozbicie na jeden, no można zostawić to tak. I tak ten gościu, jeżeli by zrobił źle, no to sam dostałby syntax error, nie odpaliłby mu się kod, więc powiedzmy, że można to zostawić w taki sposób. Odpalamy unit testy. Test nie przechodzi, dlatego że nie ma has no attribute x, no bo nie dodaliśmy tego atrybutu. Teraz dodajemy ten atrybut add position x, to jest position x. Dobra, i tutaj dodaj pozycję y, to jest position y do naszej klasy. Możemy sobie zrobić tak, że name jest pierwszy, position x jest drugi i tak dalej. Tak, no, jakoś tak po kolei lepiej. Odpalamy nasze testy i jeszcze nie działają, dlatego że nie jest podniesiony wyjątek, dlatego że te parametry mogą być podawane na razie jakkolwiek. No i my tutaj robimy sobie gwiazdeczkę, przecinek i to nam mówi, że parametry po gwiazdce muszą być keywordowo, a przed slashem pozycyjnie. Czyli name musi być pozycyjnie, a te muszą być keywordowe. To jest bardzo fajne, to jest bardzo ważne rzeczy. Ta gwiazdeczka, który z nich, ja nie pamiętam, one generalnie w dokumentacji one są już od bardzo, bardzo dawna, ale ta chyba gwiazdeczka weszła dopiero w Pythonie 3.8 jako element składni języka, natomiast one są już wykorzystywane w dokumentacji bardzo, bardzo dawno. Jedno z nich było już od dawna w Pythonie i można było to specyfikować, chyba właśnie slash, a gwiazdka doszła teraz w Pythonie 3.8, no ale od 3.8 teraz można zrobić jedno i drugie, więc jest spoko. I jest, działa fajnie. Testy nam przechodzą i uwaga, unit testy nam przechodzą, ale w tym momencie przejdą nam również i doc testy, bo zrobiliśmy kod, który spełnia funkcjonalność, czyli pierwszy feature oddany. Mamy możliwość tworzenia smoka, stworzyliśmy tego feature'a, mamy test funkcjonalny i uwaga, mamy również unit testy, które sprawdzają definicję imienia, definicję pozycji w dwóch jej wariantach. Tak? Świetnie. To drugi test. Ustaw nową pozycję na x, y. No i teraz robimy co? Dragon, kropka, no i się zastanawiamy. Zastanawiamy się, czyli wchodzimy do ADR-a dotyczącego ustawiania pozycji. Position set, ja już mam to stworzone. Robimy sobie ADR do position set i w tym ADR-ze co my mamy? Ustaw nową pozycję na x10, y20. To jest nasz problem, z którym się mierzymy. Dobra, jak możemy to zrobić? No możemy zrobić tak. Dragonfly 10.20, Dragon Teleport 10.20, Dragon set position XY. Numer 1. Są to funkcje łatwe do użycia. Chodzi tu o pozycyjne parametry, te pozycyjne rzeczy. Są łatwe do użycia. Zapewniają nam enkapsulację, czyli nie ustawiamy parametrów na pałę, że X to jest taka wartość, Y to jest taka, czyli wykorzystujemy metodę do zrobienia tego, gdyby okazało się, że trzeba będzie ją rozszerzyć, na przykład sprawdzanie jakiejś pozycji, czy ona nie wychodzi poza ekran, albo dodanie jakiegoś kolejnego parametru, trójwymiarowości, czy czegokolwiek, do metody będzie to proste do zrobienia. Natomiast teleport i fly to są kiepskie nazwy i to Wam od razu mówię, może do gry jeszcze by dały radę, natomiast pamiętajcie, że to zadanie jest symulacją procesu developmentu, więc generalnie zależy nam na zrobieniu takich nazw porządnych, jakie moglibyśmy wykorzystać w naszym kodzie, więc wydaje mi się, że set position byłoby ok, to jest trochę overkill. Lepiej byłoby zrobić, żeby ta nazwa była set position i xy był wymagany do podania w taki sposób. I to jest fajne, to mi się podoba. To jest dobre rozwiązanie. Wtedy nie jest potrzebne to xy, wtedy jest jasno. Gdyby doszedł z, to można zawsze sobie zrobić z, to się równa coś tam, na przykład z jakąś wartością domyślną. Funkcja może przyjmować tą wartość domyślną, to jest ok. Możemy też zrobić set
position X, position Y, coś takiego. Natomiast generalnie set jest zbyt ogólny i otwiera nam bramę do zrobienia takiej funkcji, która pozwalałaby wytrychu do ustawienia w sumie wielu różnych parametrów naszej klasy. To jest kiepskie. To nie zapewnia, znaczy nadal zapewnia enkapsulację, ale trochę za bardzo pozwala nam na modyfikację. Generalnie taki gateway do ustawiania, trochę śmierdzi to rozwiązanie. Nie jest za bardzo dobre, szczególnie jeżeli klasa miałaby 50, 60 jakichś atrybutów, chcielibyście otwierać. Mamy funkcję, na pewno tam by musiał być jakiś if else albo jakiś match, który by sprawdzał, że no dobra, to jaki parametr chcesz ustawić, jak taki parametr, to może być. I to ta funkcja powoduje, że za dużo logiki będzie w jednym miejscu, takiej scentralizowanej. To jest generalnie niezbyt okej. Okay, tak? Is too generic. Gateway bad to jest gateway to abuse. Że bardzo łatwo jest właśnie źle wykorzystywać tą funkcję, nie tak jak była zamierzona. No dobra, tu może pisanie bezpośrednio do atrybutów x, y, ewentualnie do x, position x, position y. I generalnie problemem tego rozwiązania, znaczy generalnie to jest bardzo łatwe do użycia. Argumenty są explicit, wiadomo co ustawiasz, czego zmieniasz i tak dalej. Teraz jeżeli by to zobaczył jakiś Javowiec, to by wam powiedział, że to nie jest tak, to jest źle, to tak się nie robi, to nam zaburza coś, co się nazywa enkapsulacja. Enkapsulacja to jest to, żeby klasa ukrywała swoje wnętrze, żebyśmy nie mogli edytować bezpośrednio pól. Uwaga, bo setery i getery, takie set x, get x, to nie jest enkapsulacja, dobra? To jest wytrych do mówienia tego, że mam pola prywatne, ale nadal mogę je ustawiać z zewnątrz. Także to nie. Jeżeli robicie setery i getery do każdego z pól, to nie jest enkapsulacja, tylko to jest okłamywanie się, że mamy enkapsulację. Natomiast to zostawmy, taką świętą wojnę. Natomiast generalnie tutaj każdy by wam powiedział, że jak coś takiego zrobicie, to jak przyjdzie wam później konieczność na przykład dodania, że pozycja, którą ustawiasz, nie może być mniejsza od zera, to tego się nie da zrobić. Bum! W Pythonie się da. Jest coś takiego, co się nazywa property. Są metody, tak zwane akcesory, czyli getAtry, setAtry, hesAtry i jakieś inne. I jest coś takiego, co się nazywa deskryptory i można to zrobić w taki sposób i nadal zachować takie API i zrobić tą walidację, której w innych językach programowania się nie da zrobić, nie da się zmienić kontraktu API naszej aplikacji. I propertiesy są świetnym przykładem, który w prosty sposób nam to robi. Także można zamienić atrybut w pole, w metodę i dorobić walidację bez konieczności. Ludzie nadal piszą do atrybutu, tylko się odpala metoda o tej samej nazwie, która robi walidację i zapisuje coś innego. Więc Python jest pod tym względem inny. Dobra? Natomiast wyobraźcie sobie coś takiego. KNN W to się równa 1, 2, 3. Kiepskie. Dobra? Także w naszym Dragonie może by to przeszło, natomiast jakbyśmy to zastosowali tak bardziej generycznie, takie rozwiązanie, to nie przechodzi. No dobra, to może position X to jest 10, position Y to jest 20 i wtedy zrobić Dragon X to tutaj i wtedy KNN weights to się równa 1, 2, 3. Generalnie proste, ale łamie nam coś, co się nazywa enkapsulacja i to trochę śmierdzi. No to może coś takiego, position to się równa to, może użyć przeciążenia operatorów. Widzieliście, robiliście już tego typu zadania. Generalnie fajnie, na przykład tutaj operator małpka, to w Pythonie to jest matmul do mnożenia macierzowego. Natomiast no, on powstał do mnożenia macierzowego, ale możemy go wykorzystać do dowolnego swojego celu. Natomiast to jest łatwe do walidacji, da się to zrobić w bardzo prosty sposób. Niestety argumenty są troszeczkę implicit, w sumie nie wiadomo, co my tak naprawdę ustawiamy, jak ktoś nie zna naszego API, nie wie, co robi małpka, to tam ta, że tak powiem, linijka staje się taka trochę kryptyczna, nie wiadomo, co się tam dzieje, nie? No i generalnie ciężko jest później, to jest zawsze 2D i ciężko jest później to rozszerzać
na 3D czy coś takiego. Można tam później w tym czymś, w tym propertiesie zrobić if len to jest 2, to wtedy coś tam, ale to jest dodawanie zbędnej logiki. Nasz kod jest jakby powinien, dodanie trzeciego wymiaru powinno nie powodować, że musimy zrefaktorować połowę naszego kodu. Nie? Nasz kod powinien być otwarty na rozszerzenia, zamknięty na modyfikacje, i to jest bardzo ważne. To się nazywa Open Close Principle. To jest jedna z kluczowych zasad programowania obiektowego. Ja to zawsze omawiam na szkoleniu zaawansowanym. Tam właśnie tego typu takie wzorce i takie dobre praktyki sobie omawiamy. No to może zrobić coś takiego: Dragon position at point, coś tam. I teraz, jak ja to przeczytałem, Dragon position at point, to brzmi bardzo sensownie i fajnie. Natomiast nie wszyscy tłumaczą to jako at, bo w języku angielskim to się tłumaczy jako at, natomiast w języku polskim to się tłumaczy jako małpka, a w rosyjskim jako sabaka, i w ogóle nie wiadomo dlaczego i o co tutaj chodzi. Także w języku angielskim może by to miało więcej sensu, w języku polskim mniej i generalnie gorzej. No dobra, to może mamy coś takiego, dragon position, czyli musielibyśmy tam wstawić jeszcze jakiś taki obiekt, który będzie miał XY, i on w sumie to by miał te pola, i można by było zrobić. I generalnie to jest tak, jest more or less easy to use, jest troszeczkę trudniejszy niż to, co było wcześniej, ale mamy już jakąś taką enkapsulację, mamy coś, przynajmniej jakiś obiekt, który będzie nam to zapewniał. Można tam już coś kombinować, generalnie spoko. Jest to łatwy do rozszerzeń, bo ten obiekt może na przykład robić, że jak ten jest jakiś punkt, to on jest domyślnie 0, więc to nie byłoby takie głupie, jak się ludziom wydaje. Natomiast wadą tego jest, że jest nested i wymaga znajomości API, i musimy coś ekstra jeszcze wiedzieć, co tam ustawiamy, i w ogóle to nie wygląda całkiem nawet fajnie. A co, jakbyśmy zrobili dragon set position x10, y20? Prosty do użycia, argumenty są explicit, wiadomo, co ustawiamy. Kolejność ich nie ma znaczenia, zapewnia nam to enkapsulację, łatwe do dodania walidacji, jeżeli będzie potrzebna, i łatwo to, extensible easy to refactor, to nie jest bad, tylko to good, dobra, i łatwo to zrefaktorować do 3D. Gdyby było potrzeba, po prostu definicji metody robimy parametr z o wartości 0 i tyle. I to jest moja decyzja, którą ja podejmuję. Zobaczcie, te ADR-y pokazują cały mój proces myślowy. Dobra? Co jest? Co można zrobić? Dlaczego to tak jest? Dlaczego takie decyzje podejmowałem? Co uznałem za wady? Co uznałem za zalety? Może, jak teraz byśmy prowadzili dyskusję, może będziemy się spierać. Może znajdziemy kolejne argumenty za którymiś z nich. Natomiast jest tu pokazane, że to rozwiązanie, które zrobiłem, to nie jest wyssane z palca, bo a! Tak mi się wydaje, tylko to jest konkretny przykład. To teraz, jak już wiemy, wracamy do naszego kodu. Dobra? Wracamy do naszego kodu. Robimy sobie tutaj o coś takiego. Set position. Teraz dodajemy sobie test. Define test position set. Dobra? I teraz taka mała generalnie uwaga, bo jak mamy tutaj position set, to można się domyślić, że za chwilę będzie trochę więcej funkcji. Będzie na przykład get position, albo jakiś change position, albo jakieś takie inne rzeczy. Więc generalnie, jak odwrócicie sobie kolejność, czyli napiszecie najpierw position set, to te funkcje wam się fajnie posortują i na przykład wszystkie testy dotyczące pozycji będziecie mieli koło siebie. Wszystkie testy dotyczące init'a będziecie mieli koło siebie. Teraz uwaga, bo tutaj też jest position. Tylko ta pozycja to jest bardziej pozycja, którą podajemy do init'a, aniżeli init position, czyli odwrotnie. To jest taka kwestia dyskusyjna, natomiast zobaczycie, że wydaje mi się, że to jest bardziej część tego. W dalszej części, kiedy będziemy robili bardziej zaawansowane refaktoringi, to wyjdzie i tam będziemy jeszcze zmieniać, i zobaczycie, że to akurat nie jest głupi pomysł. Natomiast na razie trzymamy to w taki sposób. Nie, niech się dzieje, co się ma dziać. Dobra, test position set robimy tutaj. I co? Robimy sobie dragon self assert equal, bla 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 i tak dalej. No i teraz robimy sobie test position set, ustawiamy pozycję numer 1. Mamy jakiegoś dragona stworzonego na jakiejś defaultowej pozycji.
i na, odpalamy na nim dragon set position. I teraz, jak oddajemy mu 10, na przykład teraz możemy mu dać jakieś inne pozycje, dobra, niech będzie 10-20, Y to jest 10-20, to oczekujemy, że on jest ustawiony na pozycji 10-20. Dobra? 10-20. Niech to będą inne pozycje niż normalnie. I robimy sobie with self assert rises type error. I od razu możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś nam ustawi tą metodę bez podawania keywordowych argumentów, czyli z pozycyjnymi, to oczekujemy tego gościa, robimy alt enter, dodaj metodę do klasy, dodajemy pozycja x, patrzcie to, jak ja to zrobiłem teraz, bo tu są pozycyjne, to on mi nazywa to param 1, param 2, bo on nie wie, ale jak ja zrobię tutaj alt enter i zrobię add method, to on mi automatycznie będzie wiedział, że to jest XY, bo z keywordowych argumentów on wywnioskował, że ta klasa ma mieć to i domyślnie pozycja XY jest wymagana i musi być podana jako keywordowe, więc robimy sobie tutaj gwiazdeczkę, coś takiego i robimy sobie self position X to jest X i self position Y to jest Y. Sprawdzamy, czy nasz kod działa. Odpalamy testy, unit testy, boom, wszystkie przechodzą, jest OK. Mamy testy sprawdzające imię, mamy testy sprawdzające inicjalizację pozycji, mamy testy sprawdzające ustawianie pozycji. I mamy też od razu pokryte pewne rzeczy w API. I uwaga, odpalamy sobie doc testy, dodaliśmy kolejną funkcjonalność. Tak można też powiedzieć, że to są też testy regresyjne, bo one nam też będą pokazywały, czy nie zniszczyliśmy poprzednich funkcjonalności. To jest bardzo fajna rzecz, którą to doc testy nam zapewniają. Także to jest fajna sprawa. No i tu możemy użyć tego triku no QA, bo się świeci na żółto i on tam w ogóle ma z tym problemy, więc robimy no QA. Teraz tak. Tu jeszcze coś mu tam nie pasuje, ale to już niech już tak sobie tam zostanie. Jak się świeci, to się świeci. Nie wiem dlaczego nie stosuję no QA do CLI, nie powinien zastosować. Natomiast teraz jeszcze jedna rzecz, która się tu pojawia. Tutaj też mamy no QA 2. Tak uwaga z tymi NoQA-ami, żeby nagle półko naszego kodu nie było w NoQA-ach. Natomiast generalnie lintery, bo ten NoQA to nie jest tylko element PyCharma, ale to jest też element, który PyLint i inne lintery też stosują, więc przy okazji jak sobie tutaj dorobicie i wiecie, że ten element ma, może sfailować, to inne lintery też nie będą wam, też nie będą wam się tutaj pluły. Dobra, teraz tutaj się pojawia jeszcze jedna rzecz. Generalnie to coś testuje nam dwie rzeczy. Numer jeden, testuje nam ustawianie pozycji, ale też testuje nam dragona. Test stawiania dragona to już mamy. I wiemy, że tutaj takie coś jest. Więc generalnie te testy zapewniają nam, że mamy już sprawdzone, jak tego smoka można stworzyć, jak, z jakimi parametrami, co może być nie tak. Więc jak już to mamy, to teraz możemy przyjąć, że jest setup i uwaga, tu jest setup i setup class, nas interesuje setup i tak samo jest teardown i teardown class. Mamy setupa i tego dragona ja sobie już przerzucam tutaj i robię sobie go jako self, dragon. Setup jest odpalony przed każdym testem. Tutaj mamy testy, które będą sprawdzały, czy poprawne mamy poprawne API tworzenia smoka. I jak te dwa testy przejdą, to teraz możemy przyjąć, dobra, to test smok jest już stworzony i teraz bazuje już na tym szablonowym smoku, który jest. Dobra? I tu jest fajnie. Natomiast od razu mogę wam powiedzieć jedną rzecz, za chwilę będziemy, albo za chwilę to będzie za chwilę. Dobra, odpalamy testy, sprawdzamy czy działa. To jest też bardzo ważne, o widzicie, coś nie działa. Dragon is not defined. Gdzie ja używam dragona? Tu. Self dragon. Dobra. Odpalam F6. O, już nie ma tego no QA. Wszystkie testy przechodzą. Teraz ten smok będzie zerowany przed każdym testem. I to jest coś, czego chcecie właśnie. A mianowicie, że test ma A, być niezależny, jak najmniejszy się da. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz,
Dlatego, tak jak mówię, to można byłoby rozbić jeszcze na dodatkowe testy, czyli tutaj zrobić ten test, define test position, tutaj jest ten, tutaj mamy no name, coś takiego, i zrobić z tego więcej testów, natomiast nie jest nam to potrzebne, to jest taka sztuka dla sztuki, nie? Żeby powiedzieć, że mamy 10 tysięcy testów. Ja w swoim projekcie mam 19 470 testów, coś takiego, i nie ma tam takich wydmuszek, że robimy jakieś takie, na sztucznie napycham testami, dobra? Ja po prostu testuję pewne case'y w swojej aplikacji i nie ma co tak, no, niech to będą takie testy, które rzeczywiście coś sprawdzają, a nie tylko tak po prostu są, bo są, żeby nabić statystyki, nie? Dobra, kompleksowo, później to się też dużo łatwiej utrzymuje. Jak coś się wykrzacza, to później wiadomo gdzie, łatwiej to ten poprawić, tylko w jednym teście, jakieś parametry, zwykle coś tam. Ważne jest też, żeby to nie wpływało na siebie, bo to coś jest niewpływające na siebie i jest niezależne od tego elementu, dobra? To jest bardzo ważna, krytyczna rzecz, że jak coś modyfikujecie w tym smoku, to generalnie ważne jest, żeby kolejne elementy nam nie wpływały na siebie. Dobra. Teraz tak, tutaj mamy name, position x, position y, tu ustawiamy sobie pozycję. Następny przypadek, przesuń smoka w lewo o 10 i w dół o 20. Bierzemy sobie position change, to jest nasz kolejny ADR. Tutaj jest nasz problem, który rozwiązujemy, to jest move dragon left by 10, down by 20. Ok, teraz są dwa rodzaje jakby przesuwania, które możemy zrobić. Jedno to jest relative shifting, czyli dajemy mu kierunek i jakąś wartość, na przykład move, shift, fly, coś takiego. Drugie to jest też taki relative shifting, tutaj jest change position, to do tego za sekundę dojdziemy, ale trzeci sposób przesuwania to jest wyliczanie, jakby to jest ustawianie pozycji gościa, dobra? Czyli jak ja mogę zrobić move i ta metoda move pod spodem mi wyliczy pozycję i ustawi go na tą pozycję, którą chcę, ale mogę też zrobić od razu taką metodę, która mi gościa postawi. Taki set position, coś takiego. Generalnie mi się to nie za bardzo podoba, bo to wymaga pewnej rzeczy, o której sobie będziemy mówili później. To jest tak zwany, będziemy sobie mówili o wzorcach, o wzorcu MVC, i o kontrolerze i odpowiedzialności w naszych elementach, który fragment za co odpowiada, ale to sobie będziemy omawiać później. Dobra? W tym czasie na razie idziemy tutaj dalej. I teraz tak. Move by relative shifting, czyli możemy zrobić coś takiego. Zaleta. Enkapsulacja, czyli w ogóle nie wiemy, co są za atrybuty, nas w ogóle atrybuty tego nie interesują, co to jest, my tylko wiemy, że chcemy wykonać akcję move i to jest dobra informacja. Słowo move jest proste, fajne, łatwe, a te fly i shift są too specific, dobra, dla gry. Może jakbyśmy przesuwali jakieś okienko danych albo przesuwali na przykład coś, to shift byłoby ok. Natomiast fly jest takie, to można zastosować w Dragonie, ale za chwilę będziemy mieli, nie wiem, jakiegoś zombiaka i już zombiak nie będzie mógł mieć fly, natomiast będzie mógł mieć move. Shift to bardziej dla jakichś przesuń krzesło czy coś takiego, nie? Albo raczej przesuń jakąś ramkę danych, w ogóle nawet do jakichś obiektów to kiepsko działa. Dobra, natomiast tutaj mamy te funkcje, change position, set position, czy tam change position, position change. One są fajne, zachowują tą naszą enkapsulację, o której sobie mówiliśmy. To obiekt wie, na jakiej jest obecnie pozycji i się przesuwa. Natomiast na chwilę obecną takie nazwy są chyba troszeczkę zbyt skomplikowane. Jakieś change position, coś tam, ten move był dużo łatwiejszy. To ja bym się na razie zastanowił nad tym move'em. Dobra, move by setting absolute position, czyli generalnie w naszych aplikacjach mamy coś takiego, co się nazywa Model View Controller. I tu bym chciał Wam pokazać taką prezentację. To jest to. I teraz slide only. Model View Controller polega na tym, że nasza aplikacja
składa się z trzech jakby takich poziomów. Pierwszy poziom to jest model danych. Nasz Dragon, Heroes, Zombie, jeszcze jakieś tam postacie w grze występującej, cokolwiek. Zwróćcie uwagę, że te rzeczy są między sobą niezależne. Dobra? Czyli nie ma czegoś takiego, że na przykład Heroes zadaje obrażenia bohaterowi tu bezpośrednio. Nie. Kontroler tym się zajmuje. Kontroler jest playmakerem. To on będzie decydował o tym, że weźmie smoka, wygeneruje obrażenia, które smok by zadał, a następnie zada te obrażenia Heroesowi. Bierze Heroesa, wygeneruje jego obrażenia i zada Dragonowi. To wszystko przechodzi przez kontroler. Kontroler będzie specjalizował się w tym. Modele są od siebie niezależne. I to nie ma znaczenia, czy robicie grę, czy aplikację webową, czy cokolwiek innego. Wszędzie będzie to dokładnie tak samo. Modele reprezentują encje w bazie danych, są niskopoziomowym elementem, gdzie jest spełniana logika biznesowa tego wszystkiego, czyli nasz Dragon w naszym przypadku. Kontroler jest tym, co spaja. I staramy się przenosić jak najwięcej logiki biznesowej do warstwy modelu. Kontroler ma być najlżejszy, jak to tylko możliwe, ale czasami będzie musiał mieć pewne rzeczy, ale generalnie staramy się odchudzać, usuwać wszelką logikę z tego miejsca. Natomiast absolutnie modele oraz kontroler nie powinny nigdy niczego printować, ani innych rzeczy takich robić, bo to należy do tak zwanego content delivery mechanism i to kontroler decyduje, czy chce wyrenderować te informacje, które wy mu rzucacie o tym, że na przykład smok się przesunął, albo ma tyle życia i tak dalej, i to kontroler decyduje, czy on chce przesłać to użytkownikowi jako JSON, czy ma wyświetlić jako logi w terminalu, czy ma to wysłać jako CSV, a może wygenerować HTML albo jakiś GUI w 3D. To kontroler o tym decyduje, Dragon nie ma w ogóle, nie powinien mieć zielonego pojęcia, co to tam na samym końcu jest i czy to będzie gra w przeglądarce, czy w terminalu, czy będziemy w ogóle tylko generowali raporty webowe, czy jakieś tam raporty do pliku, czy... Nieważne, tym się zajmuje kontroler. Model nie ma z tym nic wspólnego. Model zajmuje się samymi danymi. I to jest kluczowa rzecz. Teraz, więc generalnie to coś powoduje, że musimy wyciągnąć logikę biznesową jakąś do kontrolera. Kontroler musi wyliczyć finalną pozycję i wtedy powiedzieć, że mów tu i powiedzieć, no i przenieś się na to coś. Tak naprawdę to wtedy ten set position, wtedy wykorzystywalibyśmy set position i nie potrzebujemy wprowadzać ekstra mów. Natomiast całą logikę właśnie wynieśliśmy do kontrolera, a to z kolei powoduje, że kontroler będzie musiał również mieć jakiś sposób pobierania aktualnej pozycji, czyli łamiemy enkapsulację, czyli to, żeby klasa sama wiedziała o takich rzeczach, a nie wywalała to na zewnątrz. Możemy też zrobić move x, move y, albo pozycję move podając pozycyjnie, albo funkcję move, czy metodę move, która przyjmie tuple dwóch elementów. Natomiast to coś, te wszystkie trzy rozwiązania, moim zdaniem są kiepskie. One są po prostu kiepskie. Ze względu na to, że podajesz pozycyjnie, nie wiadomo w sumie co ustawiasz, na jaką wersję i tak dalej, to z tym minusem trzeba uważać, bo ten minus to najczęściej, i to jest to coś, gdzie ten minus się najczęściej pojawia, a mianowicie, jak zrobimy sobie Dragon Move DX, czyli powiedz mi zmianę w osi X i zmianę w osi Y i tutaj wstawimy minus, to co znaczy minus? I kto musi wiedzieć, co to znaczy? I to jest nasz największy problem, ponieważ jakbyśmy zrobili vertical, horizontal, to już by było trochę lepiej, no bo generalnie no, jesteśmy też inteligentnymi ludźmi, więc jak jest move w osi X, to wiemy, że chodzi o poziomy ruch, czyli horyzontalny, a ten to jest wertykalny, tak? Coś takiego. No tu można by było trochę ujednolicić nawet ten opis, żeby był taki sam, że to jest vertical, a ten jest horizontal. Dobra? Najpierw horizontal, później jest vertical. W taki sposób wtedy te opcje są tożsame. Dobra, natomiast generalnie tutaj jest ten minus. To kto musi podjąć decyzję, kto musi wiedzieć o tym,
że jak ty zrobisz z minusem, to to jest w lewo, a jak zrobisz z plusem, to to jest w prawo. Musisz powiedzieć, to kontroler musi posiadać tą informację. A co mówiliśmy? Przenosimy logikę biznesową do naszej klasy. To klasa ma zawierać tą informację. To klasa ma wiedzieć, że jak przenosimy się w lewo, jak ktoś mi mówi, że w lewo, to się przenosimy w lewo. Jak studiowałem w polskiej szkole w Dęblinie, tak, czyli w Lotniczej Akademii Wojskowej, teraz zmieniła nazwę, to projektowaliśmy autopilota. I w autopilocie robiło się, tam było coś takiego, takie pojęcie nazywało się uchyb. Uchyb to był sygnał sterujący od Pythona. Od pilota, nie Pythona, przepraszam. Czyli pilot mówił, że rusza drążek w lewo. Tak samo zresztą, jak jedziecie samochodem, to nie robicie przecież, jedziecie samochodem na przykład na skrzyżowaniu i chcecie skręcić na przykład w prawą stronę w uliczkę. No to nie mówicie do samochodu, słuchaj samochód, 500 pikseli w prawo, tylko skręcacie kierownicą o 2 obroty. Nie mówicie ileś tam w prawo. Dajecie mu abstrakcyjną jednostkę, bo 2 obroty jadąc 180 na autostradzie, to jest dachowanie, dobra, przy takiej prędkości, natomiast 2 obroty kierownicą, natomiast jadąc 2-3 km na godzinę, 2 obroty kierownicą na skrzyżowaniu, to jest po prostu skręcenie w prawo. Nie? Czy tam jadąc 10 km na godzinę, coś takiego. I to jest różnica. I zobaczcie, to jest różnica w zależności też od waszej prędkości. I to jest coś, czego pewnie nie wzięliście pod uwagę, te osoby, które zrobiły takie rozwiązanie, że wasz smok może mieć różną prędkość poruszania się. I ta prędkość poruszania się może być inna. I ślimak też może mieć tą metodę MOVE. I smok może mieć MOVE. Tylko jej implementacja może jeszcze mieć ekstra współczynnik, czyli speed factor. Może mieć na przykład jeszcze sprawdzanie koordynatów, czy on w ogóle może się poruszyć w tamtym miejscu, bo może tam jest ściana. I jakieś inne rzeczy. I problem z tym sposobem, gdzie wyciągacie DX, DY na zewnątrz, jest taki, że przenosicie tą logikę sprawdzania koordynatów, logikę biznesową z powrotem do kontrolera. Nie. Musicie ją z powrotem wrócić do modelu. Z powrotem ją wepchnąć tam. Wy musicie zadać uchyb w waszej klasie. Zrób mi w lewo o 5. A on, klasa wasza, sprawdza i ona mówi, w lewo o 5 to się nie za bardzo da, ja mogę tylko zrobić na przykład o 3. No dobra, to się poruszy o 3 i tak dalej. To wasza klasa się tym zajmuje. To nie wy się tym zajmujecie i to jest jakby klucz tego wszystkiego. Dobra. Można by zrobić move left, right, up, down. Jak robiłem to samo zadanie tylko w Javie, to w Javie nie ma keywordowych parametrów, tylko trzeba zrobić tak. Można też zrobić oczywiście dając mu tuple albo listę tupli. To zwolennicy tego rozwiązania też powiedzieliby, że no, to rozwiązanie by spowodowało, że możemy podawać gościowi listę kroków do wykonania kolejnych. Natomiast co znaczy 0, 10, 0, 20? W CSS-ie można na przykład zrobić w stylach kaskadowych, można zrobić coś takiego, border i dajecie mu na przykład, czy tam margin i dajecie mu 0, 10, 0, 20, coś takiego i on sobie ustawia lewo, prawo, góra, dół albo coś takiego. Nigdy nie mogę zapamiętać tej kolejności właśnie przez to, że ciężko jest bez znajomości API, czyli trzeba znać API, tak, że ciężko jest cokolwiek tutaj zrobić. Mieliśmy takie coś, że bad i hard to guess without knowledge of API. Tak? Ciężko jest zrozumieć, które są te rzeczy bez znajomości tego. Można sobie oczywiście tu kliknąć i zobaczyć sobie tego Ctrl J, zobaczyć dokumentację, ale zobaczcie, w ADR-ach mi to nie podpowiada. I można by sobie zobaczyć, aha, dobra, pierwszy to jest to, drugi to jest to i tak dalej. Natomiast generalnie
Dlatego w tych językach, w których nie ma keywordowych argumentów, bardzo często jest taka zasada, że jeżeli funkcja powinna przyjmować 2, max 3 parametry, prawda? Jak już zaczyna przyjmować więcej, to coś jest nie tak i tak tutaj jest coś nie tak. Dobra, mamy tutaj move, horizontal, vertical, to może zrobić tak. I że możemy mu tutaj powiedzieć o jakiś tam offset i to jest to, co myśmy tutaj robili, czyli przesuń mi gościa o 10, 20 albo minus 10, minus 20 w lewo, w prawo. Znowu, wyciągacie logikę biznesową na zewnątrz. Ktoś musi myśleć zamiast klasy. Dobra, to samo tutaj. To może podać dikta, może podać listę diktów, może podać uchyby. I zwróćcie uwagę, jest różnica pomiędzy X i Y, a uchybem. Ze względu na to, że uchyb daje Ci w jakiejś takiej abstrakcyjnej jednostce w lewo o 50 i Ty sobie przekształcasz, aha, w lewo o 50, ale ja mam speed factor 1,5, to jest 50 razy 1,5, to wychodzi 75, to przesuwam, finalnie przesuwam na pozycję taką i taką, w tym kierunku. To robi funkcja. Natomiast robiąc to, to nadal może być taka logika, jak mówiłem, tylko zaczyna się mieszać koordynat, czyli dokładna pozycja na ekranie oraz z tym, co Ty mu podajesz. No i to coś bardzo szybko spowoduje, że będziecie mieli, skoro to jest XY, to pewnie będzie minus 120, żeby przesunąć go w lewo. Tu nie. Tu sobie zrobisz za chwilę right albo down albo coś takiego i tu nie masz z tym problemu. Natomiast tutaj się to pojawia i jest bardzo, bardzo, bardzo widoczne, że to będzie następny krok. Tutaj tak samo, to co mówiłem, że zaraz się pojawi, no właśnie ten minus 10, to jest taki, ten minus 10 to jest takie, nie, bo to jest wyciąganie logiki, ktoś musi pomyśleć, ktoś musi się przemnożyć, ciężko później na przykład dodać taką opcję odwróć X, odwróć oś na przykład Y, invert mouse, jest coś takiego w wielu grach, ale nie tylko grach, tak, bo tutaj używamy przykładu gier, ale to jest tylko sam przykład. Możemy też oczywiście ustawiać, przesuwać go poprzez podawanie mu kolejnych pozycji, które będzie zajmował po drodze. Czyli dać mu tak zwaną ścieżkę. I generalnie, jakbyście zobaczyli, to gry de facto coś takiego robią. Czyli mówisz mu, ty klikasz na ekranie, na przykład tu jest twój bohater, ty klikasz na ekranie tu, jest funkcja, która generuje ścieżkę i ona daje ileś tam tysięcy punktów pomiędzy tymi rzeczami i postać się porusza. Trochę tu po tej ścieżce. I generalnie w grach tak jest, ale poza grami tak nie ma. Dobra? Najczęściej czegoś takiego nie będzie. Pamiętajcie, że to zadanie jest tylko narracją. To, że my mówimy tu o grze, to jest jedna rzecz. Natomiast my mówimy tutaj o obiektowym programowaniu, dobrych praktykach obiektowego programowania i to jest nasz cel. Nie tylko pisanie samej gry. Dobra? I można też zrobić to, ale to już zaczyna być coraz bardziej skomplikowane. Można też zrobić move x, no takie liczenie to już jest w ogóle jakaś masakra, dobra? Czyli pobieracie sobie, to jest zaprzeczenie enkapsulacji. O, proszę, nie? Znowu mi się skreszował. Przepraszam Was bardzo, ja sobie odpalę jego gościa. Skreszował mi się PyCharm. OK. I no właśnie, tyle z rumakowania, że tak powiem. Gdzie myśmy byli? Tutaj move, trochę niżej. 11. 11, nie? Dziękuję Ci bardzo. 12, 13, tu chyba gdzieś jeszcze niżej. O, jeszcze tu. 15. Dobra, to o tym żeśmy sobie mówili. I generalnie takie coś to jest wyciągnięcie flaków obiektu na zewnątrz i manipulowanie na tych flakach, nie? Taka otwarta operacja na otwartym, że tak powiem, brzuchu. Więc to jest kiepskie. Takich rzeczy nie robimy, to jest wyciągnięcie znowu to samo, current position, w ogóle odwoływanie się do atrybutów. W Pythonie się tak robi, ale i programiści innych języków programowania by Was tutaj za to, że tak powiem, skarcili. Więc generalnie to trąci złymi praktykami. No i tak sobie możemy tutaj zrobić. Możemy też zrobić move direction left o distance 20. Możemy też zrobić sobie, że left to jest jakiś tam keyboard keycode, bo każdy kod na klawiaturze ma jakiś swój klucz. Te znaki takie
co mówiliśmy, że jak klawiaturę wciskasz coś, to system operacyjny dostaje że informację, że został wciśnięty klawisz o kodzie takim i takim, więc można sobie zbindować to coś o dystans jakiś tam. Można też zrobić sobie enuma i to jest fajne, taki enum, left, right, up, down i wtedy zrobić direction, to jest direction left o dystans 5. Tu można by było nawet wtedy zrobić coś takiego, bo keywordowe argumenty nie są do końca wtedy potrzebne. Można by było zrobić direction left, distance 5. I to jest nawet całkiem fajne wykorzystanie. Można też zrobić taki key binding, up, down, left, right, coś w tym stylu i wtedy zrobić action, pobiera sobie z tego key bindingu. Dobra, już sami widzicie, że trochę jest za bardzo skomplikowane. Więc jak coś jest za bardzo skomplikowane, to może niekoniecznie coś takiego robić. Można też zrobić metody left, right. Tylko problem jest w tym, że bardzo szybko pojawi się metoda up, right, down, left, up, left, left, down i generalnie mnóstwo takich metod. I teraz tak, jest taki framework w Pythonie, który się nazywa PyGame. I w tym frameworku można sobie bindować klawisze. I robimy na przykład coś takiego. Bind, key, left arrow, dragon, move left. I wtedy robienie takich pojedynczych, i on wtedy zawsze odpala tą funkcję z parametrem 1. Nie? Czy tam po prostu odpala tą funkcję i ty masz go przesunąć swoją postać o ileś. Natomiast, i to jest całkiem spoko, to jest takie mapowanie klawiszy. Natomiast generalnie poza grami tego się nie robi. Nie chcielibyście mieć na przykład do bazy danych execute insert, execute select, execute create, execute alter, execute alter table, execute create table, execute create database. Dobra? Milion jakichś takich funkcji, które by różniły się tylko insert i na przykład insert with values, tak? Values. I teraz, czyli milion dodatkowych funkcji zamiast jednej funkcji o nazwie execute. Tak? To jest, mielibyśmy jedną funkcję execute, która wykonuje kod SQL i tu jest SQL, który ja mu daję, tak? Tam select into whatever, aniżeli teraz musieć rozdzielać to tutaj na różne te nasze zapytania. Nie? Zapytania SQL, które gdzieś tutaj sobie idą. No dobra. Przykład kolejny. Mamy funkcję readCSV. No, analogiczną do tego, co jest w bibliotece Pandas. I mamy iRISCSV UTF-8 średnik true. Co to są za parametry, które ustawiam? No generalnie dopóki nie powiecie mu, że to jest encoding, to jest jakiś delimiter, a ten true to już sam nawet nie pamiętam, co to jest, verbose true właśnie, to coś jest beznadziejne. No to może zróbmy coś takiego, read CSV with encoding, read CSV with delimiter, read CSV with delimiter and encoding. Dobra? To już zaczyna trochę Monty Pythona przypominać. Analogia jest nieprzypadkowa, bo de facto nazwa Python pochodzi właśnie od Monty Pythona. Natomiast zobaczcie to. Coś takiego ewidentnie widać, że jest beznadziejne. No ale to jest to rozwiązanie. Move left and down. Nie? To jest to rozwiązanie. Te rozwiązania prowadzą do takiego czegoś. I generalnie tutaj jest to bardzo łatwo widoczne. W grach takie, bo mamy skończone możliwości. Jest skończona liczba tych metod, które możemy zrobić w taki sposób, natomiast normalnie nie. Metoda readCSV przyjmuje 30-40 parametrów i gdybyśmy mieli takie readCSV with delimiter and encoding and verbose, kolejną, and verbose i tu zrobić true, no to od razu widzimy, że coś jest nie tak z tą opcją, tak? Tutaj with delimiter, encoding, no to może nawet krótszy taki zapis, no, nie? To się będzie mieścić w jednej linii i to od razu widzimy, że nie, to jest coś nie tak. I właśnie dlatego w innych językach programowania, na przykład w Javie albo w JavaScriptie, używa się czegoś, co się nazywa wzorzec builder. I wtedy mówimy read CSV with encoding, with delimiter,
with verbose. I to tak naprawdę to coś, albo czasami też jeszcze można mieć set file, set encoding, set delimiter, set verbose, nie? Set verbose, true. Verbose to jest na true. I zobaczcie to, ta opcja, to coś, tylko to pytanie, bo to jest taki, budujecie sobie obiekt, tylko pytanie, czy jak macie setery i getery do każdej wartości, do każdego atrybutu, to czy nadal zachowujecie enkapsulację, czy po prostu nie lepiej było od razu dać ten atrybut jako publiczny i w ogóle się nie przejmować tym wszystkim. Natomiast każdy javawec powie, atrybuty muszą być prywatne, więc de facto będziecie robili coś takiego. I najczęściej są takie biblioteki, na przykład Lombok, do generowania takich rzeczy i one za was będą to robiły. Automatycznie w Javie. Natomiast w Pythonie są keywordowe argumenty. To coś wygląda ładnie, to coś wygląda fajnie, a jak potrzebujecie, to sobie tu można zapisać to też w taki sposób. I skoro język to potrafi i język to wspiera, to róbmy to w taki sposób i to jest Pythonic Way. To jest właśnie Pythonic Way, używanie keywordowych argumentów. I też od razu informacja, które argumenty są, które keywordowe, a które są pozycyjne. Więc decyzja move left down. Ona daje mi abstrakcyjną wartość, o ile będziemy się przenosić w lewo, w prawo. To ode mnie zależy implementacja tego. Jest to rozszerzane, łatwe, verbose i fajne. Alternatywą do move byłaby change position. Byłoby to spójne z set position. Natomiast wydaje mi się, że samo słówko move będzie łatwiejsze. Więc na razie biorę to i wydevelopowaliśmy kolejny tu requirement, który mamy. De facto więcej tych requirementów. Już następna dyskusja już nie będzie taka długa. To była najdłuższa dyskusja w całym tym zadaniu. W lewo o 10, w dół o 20. Następny jest w lewo o 10, w prawo right o 15. Zawsze dużo osób mi mówi, tego się nie da zrobić, bo tu są sprzeczne kierunki. Da się. Ty mu dajesz uchyb, a to już sobie funkcja to sama liczy, jak ona ma zrobić. Przesuń smoka w prawo o 15, czyli right 15, down, up 5, dobra, i po prostu teraz down 5. Czyli może być jeden parametr, może być dwa parametry, down 5, dobra. Teraz dodajemy sobie metodę define test move, a tak naprawdę position move, position change, bo skoro mamy set, to pewnie change. Dobra, na razie sobie to tak zrobimy, position move, o może tak by było lepiej. Funkcja się nazywa move, to position move. Dobra. I co? Mamy ustawionego smoka na pozycji 1, 2. I teraz tak, chcemy go przesunąć trochę w lewo, trochę w prawo, sprawdzić, czy on się przesunie. I teraz tak, zrobimy sobie trochę wariacji tego. Ta funkcja tutaj, ona będzie miała kilka elementów, natomiast się zastanówmy teraz chwilę, jak to będzie. Dobra, czyli będzie funkcja move, będzie move left, tylko w lewo. Będzie funkcja, metoda move right. Right. Będzie metoda down i up. Up i down. Czyli każdy z tych parametrów będziemy chcieli przetestować. Znowu można by było to zmerdżować. Natomiast akurat tutaj lubię to trzymać osobno. Można byłoby tutaj zrobić vertical i horizontal. Horizontal i jeszcze zrobimy sobie move all directions, omnidirectional, tak można by było zrobić, move all, bo niech będzie move all. Dobra, to będą nasze rzeczy i teraz tak, wykorzystamy sobie tego defaultowego smoka, natomiast tutaj widzimy jedną rzecz, że mamy move left. Jak go ruszamy w lewo,
i zrobimy w lewo o 1 piksel, to on powinien nam przejść na pozycję 0. 0 jest taką pozycją generalnie kiepską w naszym kodowaniu, ze względu na to, że z zerem i z minusowymi zawsze powinny być jakieś bardziej związana, bardziej taka... znaczy, nie warto na początku sobie wstawiać takie rzeczy, dobra? Bo to jest... To już musicie zdecydować, co zrobić z zerem, co z negatywnymi. To nie jest ten moment. Odpychamy ten moment na później. Dlatego zmieńmy sobie defaultową pozycję na 10-20. Tu je, ten test zostaje tak, jak był. Natomiast on teraz niech ustawi go na 1-2, 1-2 i 1-2. Dobra? Czyli ten test ustawiania pozycji będzie odwrotnie. Natomiast teraz będzie nam łatwiej go przesuwać w lewo. To jest self, dragon, move, left o 1 piksel. I on powinien mieć tutaj pozycję x o 1 piksel od dziesiątki. Jeżeli jesteśmy w tym miejscu i przesuwamy go w lewo, to powinna się odjąć. Czyli tu powinniśmy mieć 9, a pozycja Y się powinna nie zmienić. Tu jest 20. Pierwszy test jest. Teraz drugi test. Right? Drugi test. Czyli jak go przesuwamy teraz right o 1, to tu powinno być 11, a to się nie powinno zmienić. Jak przesuwamy go teraz up o 1, to tu powinno być 10, a jak idzie do góry, to się odejmuje, czyli tu jest 19. I down, jak mamy to, to pozycja down, move down o 1, to wtedy ta pozycja się powinna nie zmienić, a tu powinno być 21. Teraz tak, uwaga trochę z tymi pozycjami, bo mnie najbardziej wkurza to, że miałem 20, czyli dwójkę z przodu, bo ruszam go 1 i nagle teraz mam 19, czyli jest jedynka z przodu, później jest 9. To takie, generalnie to nie jest skomplikowane, może trzeba sobie wybrać jakąś taką pozycję, nie wiem, 25, 26, że to nadal będzie w rzędzie 20, a to będzie 10, tak? Żeby się nie zmieniała nam cyfra, natomiast no, generalnie to jest tam czytelność testów sama, to można sobie później zostawić. Dobra, move vertical, czyli chcemy ustawić mu dwie pozycje naraz, czyli left w lewo o 1 i right o 2. To co Wam mówiłem, czyli żeby ustawiać nie na o tyle samo, bo jak ruszymy go o tyle samo, że tak powiem, to nie będziecie wiedzieli, czy on wykonał akcję, czy się nic nie stało. Dlatego jak go poruszymy w lewo o 1, to tu będzie 9 i w prawo o 2, to będzie 11. Dobra? I zwróćcie uwagę, że nie muszę podejmować decyzji o tym, czy obsługuje negatywne i co zrobić z zerami. Czy można stawać na pozycji 0, czy nie. Na razie robię tylko jakieś randomowe pozycje gdzieś tam w trakcie gry i tyle. Dobra, następny horizontal, czyli co ja zrobiłem? To był vertical teraz, a horizontal, czyli vertical to znaczy up, down. Up i down, sorry. Down. Jak idzie w górę o 1, to się odejmuje, czyli tutaj będzie dziesiątka, a tu się odejmuje, czyli jest 19 i idzie w dół o 2, czyli 21. A ten drugi jest test. Teraz jest OK. Dobra, i ruszamy go we wszystkich kierunkach, czyli robimy up, down, left, right, up, down. I teraz tu jest 1, 2, 3 i 4, żeby się nam nie zrobiło. Pozycja wyjściowa to jest 10, 20 i liczymy. W lewo o 1, 9. W prawo o 2, 11. To jest 11. W górę od 20 o 3 to jest 17 i w dół 21. To jest pozycja, którą powinien zająć nam na końcu.
Odpalamy sobie testy. Oczywiście testy sfejlują, bo nie zadziałają. Fajnie, rzeczywiście sfejlowały tutaj wszystkie te testy. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę, że ja mam zaznaczone show past. Jakbyśmy to zrobili, to ono by nam pokazywało tylko negatywne. Natomiast jakieś tam testy przechodzą, ja lubię sobie widzieć. Chyba że macie za dużo testów, wtedy warto jest ją ukryć, nie? Dobra. No i co? Trzeba zrobić naszą metodę move. Klikamy sobie na przypadek, gdzie jest najwięcej. To najwięcej nam wygeneruje. Robimy move, dodaj metodę move do klasy. Left z domyślną wartością 0. Right z domyślną wartością 0. Up z domyślną wartością 0. I down z domyślną wartością 0. Teraz jedna rzecz, o której ja totalnie zapomniałem. Warto byłoby sobie dodać type annotationy. I robimy sobie tutaj i mówimy, że name to jest string. Dobra. Position x dodaj annotationy to jest string. Dobra. Position, jaki string? Integer. Integer. Position y dodaj type annotationy to jest integer i metoda zwraca non. Init zwraca nona. Dobra, trochę nam się to rozjechało, więc możemy zrobić tak. Najpierw idzie name i później po gwiazdce idą te dwie rzeczy. Ja to tak trochę czasami robię, że jest self i wtedy widać trochę lepiej, które elementy są pozycyjne, a które są keywordowe. To już niestety zostawiam dla Was, jak sobie to rozbijecie, bo upierdliwą rzeczą jest to, że jak jest gwiazdka, to wszystkie po, a jak jest slash, to wszystkie przed. Gdyby to było tak, że tutaj można by było zrobić gwiazdkę i wtedy to by było tak trochę bardziej symetrycznie. Natomiast niestety jest tak. Trzeba z tym jakoś wymyślić, jak to zrobić. Kolejną rzeczą, która jest, no to przydałoby się dodać te atrybuty do klasy, czyli name to jest string, to jest integer i to jest integer. Zmieniamy sobie kolejność. Najlepiej zacząć zawsze od ostatniego, wtedy będzie sortował nam. I tu już mamy fajnie, porządnie. Tutaj mamy x-a i y-ka, który jest integerem. Metoda zwraca non, bo nie musi nic zwracać. Metoda move tu, tu, tu i tu przyjmuje integera i zwraca non. Można sobie rozbić to autoformatowaniem na dwie linijki. Ja to najczęściej robię tak, że tu mam left, right, o coś takiego. Nie, tylko trzeba się zastanowić, bo on nam tutaj będzie mówił, że sorry, continuation over indentation i tak dalej, więc niech sobie już tak będzie, ale trzeba się zastanowić, bo to on mi tutaj tego pepa robi, więc można też wymyślić tak. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale niech sobie tak będzie. Niech sobie na razie tak będzie. Dobra, implementujemy move. Self position x to się równa, plus równa się, dodaje się, kiedy się idzie w prawo i odejmuje się w lewo. Self position y dodaje się, kiedy idzie się w dół i odejmuje, kiedy się idzie w górę. Dobra, to był najtrudniejszy moment całego tego zadania. Teraz tak, odpalamy testy, unit testy, bum, wszystko pięknie wyliczyliśmy, te dwie linijki robią nam robotę i mamy pewność, że wszystko jest ok. Odpalamy doc testy, mamy pewność, że wszystko jest ok. Teraz następna rzecz, smok zadaje obrażenia. Wracamy do naszych ADR-ów, damage make i teraz tak, możemy nazwać tą funkcję attack, hit, hurt, damage, wound. Natomiast tutaj będziemy mieli taki bardzo ciekawy case, a mianowicie te wszystkie metody w sumie to one nie są skierowane. Mogą równie dobrze znaczyć, że smok jest atakowany, jak i smok atakuje. Dragon hit to jest, że ty hitujesz dragona albo dragon hituje. I generalnie tutaj jest taki ambiwalentny ten kierunek, nie ma bardzo wyraźnego. I zwróćcie uwagę, że będą pewne metody, które będą bardzo wyraźnie mówiły, że ty zadajesz obrażenia komuś. Ty zadajesz obrażenia
komuś, ktoś tobie zadaje obrażenia, a będą takie, które słabo to wyrażają i będą takie, które w sumie to nie wiadomo. Nie? Także tutaj kwestia tego nazewnictwa. Deal damage, hurt someone, make damage. To są takie rzeczy, które bardzo wyraźnie mówią nam, która rzecz jest taka, że tak powiem, która, kto dostaje, kto zadaje te obrażenia. Tutaj jest dużo bardziej skierowane. I wydaje mi się, że hurt someone i deal damage to są bardzo takie specyficzne, więc wydaje mi się, że najfajniejsze jest make damage. Może być take damage jeszcze, ale to jest zupełnie nie w tą stronę. I może być damage enemy i uwaga, tu dragon, damage enemy, dragon attack enemy, hit enemy i tak dalej, to wymagałoby wciągnięcia naszego enemy do naszego kodu. I zwróćcie uwagę, w MVC modele są niezależne. Nie ma połączenia między dragonem a heroesem. To kontroler będzie to decydował. To kontroler dostaje, ile byś zadał obrażeń smokowi. I te, czy ile smok zadaje obrażeń, i kontroler dystrybuuje to do innych osób. To kontroler o tym decyduje, to nie smok o tym decyduje. Modele mają być niezależne, więc tutaj jest problem z MVC. Nie? Także to jest nie okej. I taki przykład, który chciałbym Wam pokazać, tylko właśnie potrzebuję jedną małą rzecz. Ja mam to chyba na stronie również, ale tu akurat totalnie zapomniałem. Także zrobimy sobie tu w book dragon. Dragon image. I tu mamy takie kilka obrazków. No, nasz Firkrak, czyli ten smok, który z gry Baldur's Gate, którego tutaj mamy. Natomiast zobaczcie ten obrazek. I to jest taki pierwszy obrazek, który warto rzucić na niego okiem. A mianowicie, w tej animacji, czy w tej jakby obrazku, nasz smok atakuje drużynę i zieje ogniem, zadaje obrażenia. No ale zwróćcie na jedną rzecz uwagę. Ten gościu był na ścieżce tego ognia. Ta babeczka zdążyła rzucić jakiś czar, który ją przed tym ochronił. A tam z tyłu sobie jest jakiś gościu, który se strzela z łuku, pewnie jakiś ranger, i on sobie tam stoi i w ogóle nie ma nic wspólnego z tym ogniem. I tutaj jest jakiś jeszcze mag, który stoi za filarem, więc może też dostanie, jak to się rozejdzie po drodze, ale stoi za filarem, więc de facto dostanie dużo mniej, bo oprócz tego, że jest dalej, to jeszcze ten filar go trochę ochroni, a tamten w ogóle nic nie dostanie. Zaimplementowanie takiej logiki, a to coś w grze wyglądałoby tak mniej więcej, bo tak wyglądało to w Baldur's Gate. Tu ja mam kilka takich obrazków, to jest jak już nie żyje, a tutaj jest też już po śmierci. Natomiast generalnie w grze coś takiego, nasze rozwiązanie, Dragon, w grze coś takiego jest dużo bardziej, znaczy te zadawanie obrażeń to jest odpowiedzialność kontrolera, to kontroler ma dystrybuować obrażenia, a nie ty masz to wiedzieć z zewnątrz. Więc nasza metoda make damage, tutaj smok zadaje obrażenia, nasza metoda make damage, to nie może być coś, to jest take damage, to nie, damage make, dobra, hero health minus dragon damage, dobra, to już w ogóle jest jakaś abominacja, tu jest za dużo rzeczy, ty nie powinieneś się tym przejmować, to kontroler będzie to robił, hero wound dragon hit, to jest w ogóle nie twoja sprawa, ok? Więc, a get damage, takie słówko get damage, jest kiepskim słówkiem, bo get w programowaniu ma bardzo konkretne znaczenie, jest to getter pola damage, a nie po prostu ilości obrażeń, które on zadaje, więc damage, moją decyzją jest damage, make damage. Łatwe, proste, czytelne, bardzo ostro wskazuje, kto dostaje i nie
nie zamyka nas na jakiekolwiek rozwiązania i można będzie wziąć smoka do innej gry i on może zadawać obrażenia, może nie zadawać obrażeń, nas to nie obchodzi. Więc wiemy, że będzie metoda make damage, piszemy sobie test, define, test, damage, make i nasz smok będzie robił self, damage, self, make damage, self dragon, make damage i ten smok będzie zadawał ileś obrażeń, DMG i self, assert, in, tu jest coś takiego jak assert in, jeszcze są jakieś inne z regexpami i tak dalej, ale akurat najlepsze w tym wypadku będzie assert in, damage, range i tu wchodzimy do logiki naszego smoka, czyli do wymagań biznesowych tego, że on ma zadać obrażenia z... smok zadaje obrażenia z zakresu tam, nie pamiętam jakie było chyba 1 do tego, zaraz sobie sprawdzimy w naszym zadaniu, gdzieś tutaj mam to zadanko odpalone. Smok ma zadawać obrażenia z przedziału 5 do 20. Uwaga, range robi 5 do 20. Range robi także bez górnego, więc musimy zrobić 21. Dobra? Odpalamy. W testach można hardkodować wartości. Nawet dobrze jest hardkodować wartości, bo wtedy testy są proste. Odpalamy unit testy. Oczywiście nam nie działa, bo nie ma takiej metody, więc robimy sobie metodę make damage. Dodajemy metodę make damage do klasy. Metoda make damage ma zwracać integera. Dobra, i tylko sprawdzę jeszcze, czy tutaj wszystko jest. Tu są type annotation, dodałem, wszystko jest type tam ładnie, porządnie jest to zrobione. Make damage ma zwracać nam damage'a, czyli return rand int 5 do 20, bo rand int jest wyjątkową funkcją, inną, bo oba zakresy, tak, czyli dolne i górne. Dodatkowo zrobiłem Alt Enter, tu mi się pojawiło, super, czyli mamy coś takiego. Następnie mamy już zadane obrażenia i ostatni już case, czyli zadaj 10 obrażeń smokowi, czyli funkcja ostatni nasz tutaj gościu, ADR, zadaj jakieś tam obrażenia smokowi, znowu przypominam o skierowaniu tych całych naszych grafów, tego obrażeń. Mamy metodę take damage, jakiś tam damage, hurt someone, hurt self, receive damage, ewentualnie wound, hurt, hit damage. Te słabo wskazują, mogą też być jakieś tam inne, dragon minus damage, minus równa się damage. Można później też użyć funkcji sub, żeby nadpisać logikę tego, za dużo gadania. Można też zrobić dragon health minus równa się damage 20. To nie byłoby takie najgorsze jeszcze. Tutaj później użyć property, jeżeli by było trzeba coś zrobić, więc to nie byłoby takie najgorsze. Dragon sub damage, no to akurat jest kiepskie, bo tego nie robimy w Pythonie. Jak już to używamy zwykłych operatorów, to jest tylko służy do przeciążania. I dragon set damage. Set znowu jest bardzo kiepską rzeczą, bo to by wskazywało na setter pola damage dla smoka. Więc moją decyzją jest take damage, który przyjmuje ilość damage'a, które zadajemy smokowi. To jest moja linijka kodu, którą wydevelopowałem, dewelopujemy. Robimy tutaj damage, który zadajemy. I teraz chciałbym Wam pokazać coś ciekawego. Klikam Alt, trzymam Alt i robię tak. Tu. Trzymając Alt, klikam na końcu tej linijki. Dobra, robię Enter. Wklejam, kasuję ten damage, przechodzę linijkę do góry, home'em przejeżdżam na początek, robię alt, trzymam alt w prawo, przeskakuje mi o cały wyraz, całe słowo, robię alt shift, przeskakuje w prawo, kopiuje mi cyfry, zjeżdżam o jedną linijkę niżej, przejeżdżam na koniec, endem, wracam w lewo, wklejam i mam cały scenariusz gotowy. Dobra, fajnie. Teraz robimy take damage. No i tutaj zaczyna się tak naprawdę najtrudniejsza część tego całego zadania. Skończymy tą funkcję, zrobimy sobie krótką przerwę. Zrobimy sobie przerwę
i po przerwie będziemy robili jeszcze refactoring tego zadania, bo to jest bardzo ważne, żeby go je skończyć, bo tu jest jeszcze dużo błędów, które są, które zrobiłem, ale dzięki temu, że mamy testy, będzie łatwiej nam je zrobić. Dobra, i następne, oczywiście najpierw testy piszemy, bo robimy test driven development. Uwaga, bo teraz to się zaczyna być kurzające, takie scrollowanie góra-dół, więc co można zrobić? Tutaj jest takie coś jak window, editor tabs i jest split right. Ja sobie to przypisałem do skrótu klawiszowego command i, no bo i mi tak przypomina pionową kreskę, to wiem, że to jest ten. I robię sobie coś takiego, on mi splituje. Tu mogę mieć moją klasę, a tu mogę mieć testy. I ja sobie biorę testy i dopisuję sobie testy i będę mógł za chwilę też pisać jakieś rzeczy tutaj do tego kodu. Define, i to też jest kolejna ważna zaleta, jeżeli wasz kod nie będzie przekraczał 79 znaków, czyli tej kreski, tak jak to się robi w Pythonie, taka jest konwencja, możecie zawsze sobie odpalić dwa edytory koło siebie, mieć jeszcze wynik testów, zobaczcie, jak ja sobie odpalę unit testy, to jeszcze mam unit testy i jeszcze tutaj znajduje się jakiś niewielki już margines na to, żeby mieści się i kod, i wynik testów. Jeszcze można byłoby trochę je ścisnąć i jeszcze lista plików, nad którymi pracujecie. I teraz macie naprawdę dużo tego na ekranie, ale wszystko, co jest wam potrzebne. Dobra, natomiast mi na razie nie jest potrzebne to tylko same testy. Dopisujemy sobie testy i teraz tak, define test damage take. I z damage take'iem jest duży problem, ponieważ damage take jest dość drastyczną funkcjonalnością, która zdecydowanie zmieni nam dużo rzeczy, bo to znaczy wymaga dużo rzeczy. To znaczy numer jeden, self, dragon, health ustawiamy na jeden. W ogóle zwróćcie uwagę, że w ogóle nie mieliśmy żadnego healtha. Dotychczas nie było nam to w ogóle potrzebne. Natomiast teraz już jest. Dlaczego ustawiam damage take? Ja bym tutaj powiedział, że będzie kilka wersji tej funkcji. Będzie damage take leaves and leaves. And można zrobić alive. Czyli przyjmuje obrażenia, ale przeżywa. Damage take and dies and dead. Czyli przyjmuje obrażenia i nie przeżywa. Ale jeszcze jest jeden case. Damage take and zero. I tak naprawdę nie and alive, tylko and positive. Positive. I nie dead, tylko and negative. Negative. I teraz będziemy musieli podejmować jakieś decyzje odnośnie tego, czy ta osoba, co zrobić z tym życiem. I teraz tak, ustawiamy jej życie na przykład 3 i robimy self dragon take damage i ustawiamy 2 obrażenia. Czekajcie, możemy jej ustawić na 2 i zadajemy jej jedno obrażenie, czyli zostanie jej 1. Chociaż wolałbym, żeby nie zostawało jej tyle, ile zadawałem jej obrażeń, bo to może wychwycić taki błąd, że zadałem jej 1 obrażeń, ktoś ustawi 1 to, co dałeś na tą wartość, więc lepiej jest mieć 3, 2 i oczekiwać self assert equals, że self dragon health będzie ustawiony na 1. Dobra? 3, 2, 1. Każde jest inna, to nie są duże wartości. To nie chodzi o to w testach też, żebyśmy mieli 1000 życia albo coś tam. I tutaj zwróćcie uwagę, że ja robię jedną rzecz. Ustawiam mu na pałę jakąś wartość. To w testach jest ok, bo chcemy sobie przygotować obiekt, natomiast to jest clue naszego testu, czyli ten take damage. Teraz ja ustawiam mu, że gościu ma 2 życia, dostaje 2 obrażeń i będzie miał 1. I osoba ma 1 życia, dostaje 2 obrażeń i będzie miał, no właśnie, będzie miał minus 1. Na razie zostańcie ze mną,
dobra? Bo tu nie ma co minus 10, testowanie minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, bo to nie ma znaczenia. Tylko pytanie, prawdziwe pytanie jest, czy ta funkcja go zabije, tak? Albo raczej, czy ustawi mu na odpowiednią rzecz status, albo czy ten... Na razie zahardkodujmy sobie to, ale decyzję o tym, czy będziemy obsługiwać ujemne punkty życia, zostawmy sobie na razie później. Na razie zróbmy to, bo jest nam to potrzebne. Natomiast później zobaczymy, jak dodamy sobie takie atrybuty właśnie jak dead i alive, że one w ogóle zdejmą nam konieczność myślenia o tym, że osoba może mieć negatywne punkty życia i to będzie sposób, jak będziemy programowali. Dobra, wiemy, że jest funkcja take damage. Ona przyjmuje jakiś damage, dodaj mi klasę damage. Od razu możemy powiedzieć, że ten damage jest pozycyjnie podany i funkcja coś tam będzie zwracać. Na razie w sumie to jeszcze nie wiemy, co będzie zwracać, więc możemy powiedzieć, że none, a później się ewentualnie zastanowimy. No i co? Jak się robi damage'a? I damage'a się robi self health minus równa się damage. Natomiast problem jest w tym, że nie mamy health, więc co robimy? Dodajemy pole health do dragona. Ale jak dodajemy jakiekolwiek pole, gdziekolwiek, do czegokolwiek, to najpierw musimy napisać tak naprawdę do tego test. Czyli bierzemy sobie test init health. Define test init health. Dobra. Tworzymy sobie dragona w taki sposób i zadajemy mu pytanie self assert equals. W sumie tu możemy skorzystać z tego dragona, który jest tam u góry, ale są to testy inita, więc no takie na dwoje bawka wróżyła. Generalnie te dwa pokrywają nam przypadki argumentów inita, więc de facto jakbyśmy to zrobili init args, to jest inna kategoria tematów. To są ustawienia defaultowych wartości. Ale niech już sobie zostanie. To teraz nasz dragon health. I teraz problem jest w tym, że to jest losowa wartość. To ma być losowa wartość. Natomiast losowe wartości widzieliśmy, jak sobie robimy. Nie robimy equals, tylko robimy in i tutaj robimy w jakim range'u. Range na przykład od życie miało być od 50 do 100, tylko pamiętajcie, do 101, bo range nie robi dokładnie, tylko do 1 mniej, tak? Coś takiego. Czyli ma górny, bez do górnego zakresu. Dobra, czyli jak tworzymy sobie smoka, to on powinien mieć health. Health powinien być z tego zakresu. Range, randint od 50 do 100. Wyjątkowo funkcja randint działa inaczej. Tutaj cały czas się bijemy z tymi różnymi rzeczami, że ten range jakieś takie różne rzeczy robi dziwne nam w tych testach, że o jeden więcej. Dobra, wszystko przechodzi. Health się dobrze ustawia, wszystko jest ok. Zadajemy mu jakieś obrażenia, wszystko jest dobrze. I zwróćcie uwagę, że w tej chwili nasz health take damage jest bardzo prosty. On tylko zadaje obrażenia i wiemy, że jest ok. Mamy przypadki, kiedy jest pozytywne 0 i negatywne. Czyli generalnie widzimy tutaj taką sytuację. To teraz jeszcze tutaj jedna rzecz. Take damage. No dobra. To teraz takie pytanie, bo tam miało być tak. Smok miał mieć nazwę. Ma nazwę. Pozycję X na ekranie. Ma. Nazwę pliku tekstury. Boom. Nie mamy. Nie mamy nazwy pliku tekstury. Tak było w treści zadania. Tu na stronie jest to wszystko napisane, tak? Czyli mamy nazwę, pozycję na ekranie, nazwę pliku tekstury, domyślnie jakaś tam. Ja sobie skopiuję to coś, żeby nie pisać. Punkty życia właśnie wprowadziliśmy, tak swoją drogą. No dobra, ale on potrzebuje mieć jeszcze teksturę. A, dodaliśmy punkty życia i możemy sobie od razu dodać to do tego czegoś jako integer. On sam wiedział, ponieważ to bazuje na range'u. Nie wszystkie rzeczy, które robicie w inicie, trzeba od razu dawać ludziom do konfiguracji. To jest coś, te dwa, tak. Nigdzie nie było napisane, że ktoś może podać ci, ile będzie smok miał życia. Nie, to jest jakaś wartość smoka wewnętrzna. Na razie niech tak będzie, później może będzie możliwość robienia konfiguracji tego i tak dalej. Następną rzeczą to jest to, że self texture
texture, dobrze, to jest to coś, image dragon alive, dobra, dodajemy sobie tego gościa do naszej klasy jako tekstura i robimy sobie tutaj, będzie trzeba, będzie opcja do tego, żeby customizować, będziemy się zastanawiali, dodaliśmy nowe pole, więc od razu dodajemy nowy test, w sumie powinniśmy zrobić najpierw test, później pole, czyli init texture i robimy dragon assert equals dragon texture jest ustawiona na wartość image dragon alive png. Dobra, odpalamy testy, sprawdzamy czy działa, działa, odpalamy unit testy nasze funkcjonalności, funkcjonalność działa. Dobra, sprawdzamy co jest dalej. Nazwę ma, pozycję ma, nazwę pliku tekstury ma, punkty życia ma. Może być ustawione, czyli set position ma. Zadawać komuś losowe obrażenia ma. Otrzymywać obrażenia tak. Być przesuwane o zadaną liczbę punktów tak. Przejmij górny luk ekranu, to jest zrobione. Kiedy punkty życia spadną do lub poniżej zera, smok jest martwy. No okej. Okay. Ustaw status obiektu na dead. Nie mamy statusu, więc robimy sobie tutaj w mojej funkcji take damage, ustawiamy self status, robimy sobie na dead. Uwaga, ja tutaj wprowadzam pewną rzecz, którą później będziemy refaktorowali, dobra? Bo takich generalnie rzeczy, tutaj jest już kilka magic stringów, magic numberów, jest, na razie chcę spełnić najprościej jak się da spełnić wszystkie wymagania, a później będziemy refaktorować. Add field to class dragon, dobra, dodajemy pole status, status domyślnie będzie jakiś tam sobie alive, obojętnie, automatycznie dodajemy też to pole do type hintów naszej klasy, niech sobie idzie na koniec, tutaj, no i znowu zapomniałem, trzeba by było zrobić najpierw test, ważne jest, żeby ten test był, dobra, to, że on tam jest, tu tworzymy sobie smoka, assert equals, status i robimy sobie alive. Alive. Dobra, i teraz tak. Wraz ze statusem alive pojawiła się pewna rzecz. Generalnie mamy tutaj znowu dragon, dragon, dragon. Nie jest mi to potrzebne, więc mogę sobie wywalać. To jest tylko i wyłącznie powtórka kodu, który i tak już jest. To nie wpływa w ogóle na inita, więc ja sobie to wywalam. Pamiętajcie, testy też można refaktorować, tak? Ja nie wpływam na inita. Testy zadziałały. Po prostu to są rzeczy init texture, init have, init nie ten, tylko status. Status. Natomiast dzięki temu, że tutaj jest to coś, to w sumie tutaj jest damage take. Są funkcje, które nam wyliczają tego naszego damage'a. I można się zastanowić, czy nie byłoby lepiej, na razie jeszcze to jest kiepski pomysł, ale czy nie byłoby lepiej, żeby te funkcje sprawdzały, czy na przykład status się też dobrze robi. To nie jest dobry pomysł, więc powiedziałbym, że lepiej jest dodać nowe testy. Damage, a raczej damage, take, status alive. Nie, damage test status alive, o, tak byśmy zrobili, zero, znowu trzy sytuacje, positive i negative, positive i negative. Na razie nie mam lepszego pomysłu na to, więc robię tak, negative, może później będziemy łączyć testy. I znowu sytuacja jest taka, czyli status alive, czyli mamy self naszego gościa, dragon, health, to się równa i teraz zobaczcie, generalnie to jest trochę kiepskie, bo nam się będzie powtarzał kod. Będzie się tylko, to nie jest dobra rzecz, można sobie później to zrefaktorować, można później zrobić trochę sprytniej to, czyli tu będzie 3, 2, 1, 3, 2, 1, tylko tym razem sprawdzamy, że jak go zabił, to ustawia mu status na
equals health, dragon health, nie health, tylko status, i tu jest alive, alive, a tu jest status dead. To jest też miejsce, w którym możemy podjąć decyzję, czy ten status dead jest również dla zera, czy nie. Dobra, odpalamy sobie. I oczywiście dwa testy nam nie przechodzą. Negative i positive. Dla zera jest ok. Dla zera jest ok. Dead, dead. Dobra, i teraz tak. Bo trzeba dodać do naszego kodu nie to, tylko zrobić if self health jest mniejszy lub równy 0, to self status dead. Odpalamy. Unit testy. Jeden nam nie przechodzi. Negative. O, to ciekawe. Zobaczmy, co tu się dzieje. Minus 1 nie jest, bo mamy błąd nazwy pola. Health, właśnie. W testach też czasami się znajdują błędy. I jest teraz wszystko ok. Dobra. Następny temat, czyli dragon damage, bla, bla, bla. Mamy do zrobienia zmień nazwę pliku tekstury na Dragon Dead. Self Dragon Texture to się równa Image Dead Image Dragon Dragon Dead PNG. Dobra. I tu robimy sobie testy. Trzy znowu takie same. Nie podoba mi się to, więc będziemy myśleć, jak to odkręcić. Test texture. Texture. A tu w ogóle jakaś głupia nazwa jest. Texture. Take test damage. Take health. Take health. Positive, negative albo zero. Dobra. I texture. Tak by trzeba było to zrobić. Generalnie już samo myślę i tak samo ze statusem tu jest. Nie podoba mi się. Health. Status i tutaj nie ten alive, health zero, status, co się dzieje ze statusem, nie? Takie, brakuje nam tu kilku klocków, które spowodują, że ten kod się uprości. Na razie musi tak zostać, bo nie chcę wprowadzać żadnej ekstra funkcjonalności. Jedną z zasad test driven developmentu jest to, że piszesz minimalną ilość kodu po to, żeby przechodziły testy, czyli nie wybiegasz w przód. My musimy tutaj to po prostu w taki sposób zrobić, natomiast zobaczycie za jakiś czas, że tutaj będzie trochę inaczej. Natomiast nie podoba mi się, bo to generalnie to powinno być trochę inaczej, bo texture health zero, texture health negative, bo to są testy funkcjonalności tekstury, o. Właśnie, czyli test texture health positive negative zero. O, tak jest lepiej, dobra. Czasami to wymaga kilku iteracji, kilku podejść, tak jest z testami, natomiast to będzie wpływało bardzo drastycznie, czyli testy statusu, testy statusu, ja to robię altem i z shiftem, kurde, testy za dużo, alt, no, shift, dobra, tu, testy status, czyli test status, kiedy health jest zero, positive, negative, o, jest zdecydowanie lepiej, bo to będzie drastycznie wpływało na naszą jakby funkcjonalność, to co robimy, kiedy health jest 3, take damage 2, natomiast te testy są kiepskie, bo one testują tak naprawdę take damage, one nie testują tego healtha, bo my jakby piszemy tu bezpośrednio do tego, później zrobimy to trochę lepiej. Dobra? Ustawiając health, tak naprawdę coś będziemy robili i tam się striggerują pewne akcje.
i to będzie dobre podejście i nie będziemy robili, że nie będziemy testowali również funkcji test take damage w przypadku testowania health, bo tutaj te testy są powiązane. Rozwalimy funkcję take damage, to nam się połowa tego zrobi. To jest trochę trudniejszy temat, do tego sobie dojdziemy, natomiast to już wymaga trochę większej kontroli nad tym. Dobra, tu robimy texture. Texture. Dobra, i tu robimy sobie image dragon dead alive PNG jakiś tam. Super. Fajnie. Odpal. Działają testy, wszystkie są ok. Trochę więcej potrzebujemy tutaj miejsca. To jest jakieś serce, co to jest? Deprecation warning. Please use assert equal. O, właśnie, to jest to, co mówiłem. Nie assert equals, tylko assert equal. Ja zawsze zapominam, które z które. Na szczęście już tego niedługo nie będzie w Pythonie 3.11, bo usuwają w końcu. Zamień mi wszystkie assert equalsy na assert equale i nie będzie tego problemu. I jest. Wszystkie testy. O, dobrze, że na to zwróciłem uwagę. Dobra. I jeszcze jest minimalna rzecz, którą musimy sobie zrobić. Wypisz ile smoka, czyli te trzy rzeczy i robimy przerwę. Dobra. Wypisz ile smok wyrzucił złota. Wypisz. I generalnie tu mamy trzy printy. Ja sobie to skopiuję, bo to jest to, co robimy tutaj. Dobra. I to jest wypisz ile wyrzucił smok, złota, tego i tak dalej. Teraz tak. To, co Wam mówiłem, z printami jest problem. Nie printujemy w klasie. Natomiast na razie spełnijmy te wymagania, a po przerwie, jak będziemy robili refactoring, to zobaczymy sobie, jak można to zrobić. Na razie proste rozwiązanie. I to proste rozwiązanie spowoduje, że nie będziemy mogli zrobić też testów. Bo nie za bardzo testy się da zrobić do czegoś, co printuje. Można przechwycić output, parsować output, zobaczyć, czy on wyprintował i tak dalej. Natomiast jest to trudne, głupie i przede wszystkim znowu ranimy test model view controller, bo to nie Dragon ma decydować, że on się rzuca na konsolę, tylko to kontroler ma podjąć decyzję, aha, dobra, to jak on coś będzie się nam udziało, to kontroler ma dostać sygnał, że ma coś zrobić i to kontroler ma decydować. Wiesz co, ja nie będę rzucał tego na terminal, bo mój użytkownik chce to dostać w pliku JSON i będę rzucał na JSON. To kontroler o tym decyduje, nie smog. Na razie zróbmy proste, naiwne rozwiązanie, a później będziemy kombinowali, jak to zrobić lepiej. Czyli printujemy self dragon, self name is dead. F. Dobra. Pierwsze jest. Print. Dropped. Drop gold. Dobra. I tu robimy rand int od 1 do 100. I print drop position. No, już od razu gold i position, bez tego drop. Gold i position. I robimy tutaj self position x, position y. Self position y, przecinek. I uwaga, tym oto czymś spełniamy wszystkie założenia, które mieliśmy zrobić w zadaniu. Czyli jest ok, za chwilę idziemy na przerwę. Sprawdźmy testy. Unit testy przechodzą. Sprawdźmy doc testy. Z doc testami jest mały problem. Bo doc testy tutaj ostatni się wykrzacza. Dlaczego? A, dobra, bo oczekiwał nic, a wyrzucił złoto. Wklejamy złoto. To. No i co? Odpalamy, powinno działać. Unit testy, wszystkie. Doc testy. Teraz dwa nie działają. Ostatni. Dlaczego nie działa?
Oczekiwał tego, a dostał to, a ten przedostatni oczekiwał niczego, a coś dostał. A jak to dostał ostatni? Otóż tak, random. I smok ma losową ilość punktów życia. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. My tutaj mamy taką sytuację, że smok ma 50 do 100 życia na dzień dobry i generalnie te 3 nie powinny go zabić, te 4. No bo 10 plus 5 to jest 15, 18, 20, 35, więc tego powinien przeżyć. Tu się nigdy błąd nie zdarzy. Ale te dwa kolejne są tak zaprojektowane, że on może zginąć tu albo tu. W zależności od tego, ile mu się życia na dzień dobry pojawiło. Natomiast na pewno zginie, dobra? Bo to coś na pewno mu zada obrażenia, bo tylko te dwa ostatnie na pewno mają więcej niż smok na dzień dobry miał, więc na pewno zginie. Tylko teraz pytanie, czy tu i jak to obsłużyć? Generalnie to jest temat na coś, co się nazywa random seed. Random seed to jest ziarenko losowości. To jest coś takiego, że jak my to ustawimy, to wszystkie kolejne losowania będą przewidywalne. Wczoraj już sobie o tym rozmawialiśmy. Generalnie import, a raczej from, random, import, randint oraz seed. I jak ja sobie ustawię seeda, czyli normalnie funkcja randint, jak damy mu od 0 do 10, to nam daje jakąś losową wartość. Nie? Natomiast jak ja ustawię sobie seed na 0, to teraz kolejne wartości, które on wylosuje, to będzie 6, 6, 0, 4, 8, 7, 6, 4. Sprawdzimy, dobra? Ja tutaj się zawahałem, bo nie pamiętam, czy to było 5, 4, czy 6, czy no 5, 4, czy gdzie jest ten przeskok, ale generalnie coś takiego. No to robimy pierwszą wartość, 6, 6, 0, 4, 8, 7, 6, 4. Aha, jest, zapamiętałem. Zobaczcie, ile byłem w stanie liczb losowych przewidzieć, nie? I znowu ustawiam sobie random seed na 0 i kolejne losowania znowu będą 6, 6, 0, 4. Dobra, czyli generalnie random seed rozwiązuje nam ten problem. I uwaga, random seeda nie robimy tu. Dlaczego? Bo to jest kod, który leci na produkcję. Random seed powinien być w testach, czyli powinien być tu. I robimy sobie import random, czy from random. Import seed. O. I robimy sobie od razu seed na 0. Ustawiamy. Odpalamy nasze testy. Run unit test. Run doc test. I teraz mamy tutaj, że jest nie ok. Nadal nam coś się wykrzacza. Natomiast jak ja sobie to zaktualizuję, no bo generalnie zwróćcie uwagę na to. Ja wpisałem 22, no bo to był któryś wynik, który mi się wyświetlił. Natomiast teraz już te wyniki tych testów zawsze on będzie miał 6 złota na końcu. Więc wystarczy, że zaktualizujemy mu tutaj na 6 złota i testy nam będą przechodziły. Będą nam przechodziły zawsze. Wszystko jest spoko. Robimy sobie jeszcze dwie rzeczy, które ja zawsze robię. Pierwsza, import sys oraz assert sys. To można zrobić w drugim tym, tutaj, i assert sys version info większy lub równy 3.10 i z informacją Python 3.10 required, Python 3.10 required, dobra, to jest pierwsza rzecz, co mu tu nie pasuje. Expected type string, got tuple, więc powinno być ok. Zaraz zobaczymy. To jest taka pierwsza rzecz, którą dobrze jest zrobić na początku testów. Można też to zrobić sobie o tak, żeby te importy tam na górze nie zajmowały miejsca. I jeszcze jedną, chociaż nie, bo z sysa będę chciał jeszcze jedną rzecz ustawić.
sys set tfu, sys set traceback limit na 0. Żeby mi za dużo nie gadał rzeczy w tym. I ustawiamy sobie od razu. To są takie trzy rzeczy, które ja zawsze robię. Czyli ustawiam SIDA na 0, traceback limit na 0 i sprawdzam, czy jest na pewno dobra wersja 3.10 plus required, czy na pewno dobra wersja Pythona. No bo wiecie, jak będę używał zaraz jakiejś składni, szczególnie w type annotationach, bo to się zmienia. Tu akurat nie używamy niczego, więc nawet 3.8 by mogło być, ale później użyjemy sobie jakichś tam różnych rzeczy, więc nie ma co. Może sobie zostać to w taki sposób. Testy przechodzą, assert version, co mi to nie pasuje, not support between instances, nie version, tylko version info. Właśnie, odpal mi testy, doc testy przechodzą i unit testy przechodzą. Teraz zrobimy sobie przerwę, natomiast od razu tylko powiem miejsca, gdzie będziemy robili jeszcze takie z 15-20 minut refaktoringu i to wszystko. To jest, będzie, to będzie miejsce tutaj. To do refactor, albo fix me możemy zrobić, fix me, dobra, to jest pierwsze, drugie miejsce, to są tak zwane, to jest magic number, to jest magic string, tym się zajmiemy się tym, opowiem wam później dlaczego. Oraz tym i tym. Zajmiemy się tym, bo tutaj są znowu magic numbery. Zajmiemy się tym, bo to jest nie okej, tak się nie robi. Zajmiemy się tym, no i przede wszystkim tym. Dobra? Zobaczcie, praktycznie wszystkie linie kodu poza tymi dwoma. I jeszcze zajmiemy się tym i tym. Tymi dalej się nie będziemy zajmowali, ale powiem wam co zrobić. Bo to jest trochę więcej roboty. Także praktycznie wszystko jeszcze przerobimy. To jest proste rozwiązanie, ale to rozwiązanie ma tą zaletę, że ma testy. Ma testy, które na pewno działają. Możemy sobie odpalić doc testy, czyli testy funkcjonalności. Cała moja funkcjonalność działa. Oraz testy unit, czyli testy tego, czy każda funkcja robi to, co do niej należy. I generalnie jak mamy tyle tych testów, to wydaje mi się, że nie, może nie byłoby takim głupim pomysłem, żeby rozdzielić to na dwa przypadki testowe. Czyli test jednak, czyli to jest test position, to jest keyword, a to jest positional. Dobra, i w sumie to nawet nie trzeba tego przypadku teraz robić. No bo on nie jest nam potrzebny i to samo tu bym rozbił na dwa jednak, żeby one były, osobno, bo jak coś nam będzie wykrzaczać, to jednak tak będzie lepiej. Positional, dobra. I tutaj jeszcze jest keyword. I że keywordowych nie chcemy, zawsze łatwiej też dokumentację jakąś napisać, czy uzasadnić, dlaczego tak jest, dlaczego taki przypadek, dlaczego tak to było. Więc jednak może to nie byłoby takie najgorsze. Dobra, mamy 25 testów unitów, oczywiście sprawdzamy, czy też przy okazji robiąc nie zepsuliśmy tych, no bo to nie jest żaden problem, 17 testów, czyli razem mamy 17 plus 25, 17 plus 25, nie chcę się pomylić, 42 testy. Jeżeli ktoś się pytał o najważniejszą liczbę w we wszechświecie, to 42 się pojawia często. Dobra, przez przypadek. Natomiast 42, mamy wszystko ładnie rozpisane. Teraz tak, tu jest jeszcze jedno, no właśnie, position set keyword, to jest keyword, a to jest positional. Positional, już mi ten dowcip nie wyjdzie, no bo teraz już mamy 43 testy, dobra, i tu jest jeszcze trochę rzeczy, które te testy są trochę na siłę, będziemy to robili inaczej, to się też da zrobić inaczej. I generalnie unit testy przechodzą, doc testy przechodzą, dziękuję wam bardzo, idziemy, robimy sobie przerwę, zrobimy sobie trochę przerwy i po przerwie wracamy, normalną przerwę standardową, obiadową, i po przerwie obiadowej wracamy do naszego kodu i będziemy
kontynuowali refaktoring. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.